Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Admin Akademia. Ale zanim przejdziemy do tego następnego odcinka, to chciałbym najpierw zaprosić jeszcze na powstały obok tego naszego kanału YouTube'owego, powstałą stronę Facebookową, która mam nadzieję pomoże pracę tego naszego kanału. Link do tej strony można znaleźć również na kanale YouTube'owym, jak widać tutaj, w tej chwili w powiększeniu i w odpowiedniej pozycji. W każdym razie, jak przejdziemy na tę stronę Facebookową, adres też tutaj od razu widać facebook.com, łamane przez admin. Akademia Fanpage, to jeżeli chodzi o tą stronę, to chciałbym, żeby ona jak powiedziałem wspomagała ten nasz kanał YouTubeowy w tym kontekście wszystkich tych rzeczy, których nie jesteśmy na samym YouTubie zrealizować. Czyli na przykład już w tej chwili pierwszy taki pomysł mój, który zacząłem tu realizować to no, z cyklu ciekawostek z prasy dla admina. Także jeszcze jakichś nowych pomysłów, oczywiście też będę szukał. Jeżeli takie pomysły u Was by się pojawiły, to chętnie również takowy wysłucham. Oczywiście w ramach możliwości, które na obecną chwilę mam i są możliwe do osiągnięcia, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na etapie jakimś tam początkowym startu tego kanału i również tej strony facebookowej. W każdym razie, także zachęcam tutaj również do uczestnictwa na Facebooku. No, i zapraszam do kolejnego odcinka syglu Admin Akademia. Witam w kolejnej, trzeciej odsłonie naszych przygód, jakie zaczęliśmy z podstawami szyfrowania, czyli nazwane też kryptografią. I w poprzednim odcinku porozmawialiśmy sobie co nieco trochę o algorytmach. Haszujących, jak one działają, jakie są ich zastosowania, i pod koniec tego odcinka obiecałem, że w tym kolejnym przejdziemy sobie do rozważań związanych z bezpieczeństwem tych algorytmów haszujących. Bezpieczeństwem, które będziemy tutaj rozpatrywać w dwóch takich kategoriach. Z jednej strony, jako bezpieczeństwo tego pewnego zastosowania tych algorytmów has haszujących, tego jednego z najbardziej popularnych zastosowań, jakim jest właśnie szyfrowanie. Haseł dostępowych. Jak również pod koniec wrócimy do samej problematyki bezpieczeństwa, tak po prostu, zwyczajnie implementacji algorytmów haszujących, z których usług chcielibyśmy skorzystać. Także w tym odcinku rozpoczniemy sobie jeszcze raz od problematyki bezpieczeństwa haseł dostępowych, które są przechowywane, jak powiedzieliśmy w poprzednim odcinku w systemach operacyjnych, właśnie z wykorzystaniem algorytmów haszujących. Tak przypomnę taki właśnie mały przykład, któryśmy przeanalizowali na bazie systemu operacyjnego Linux, tak, i plik ETC przepraszam, ETC Shadow. Wróć też ETC Shadow, i w tymże pliku no właśnie mamy taki mały zrzut dla dwóch użytkowników to, jak wygląda ich hasło dostępowe. To takie długie, tutaj takie dziwne, ale bynajmniej żeby nie było, takiego hasła, oczywiście nie mają. To po prostu już jest hasło w postaci zaszyfrowane. Dobrze, to, żeśmy w każdym razie w poprzednim odcinku, już żeśmy sobie mówili, natomiast teraz przejdziemy do innych zagadnień i rozważań związanych właśnie z aspektami bezpieczeństwa. Korzystania z tych hasł dostępowych. Ale zanim przejdziemy sobie dalej do tej problematyki, to najpierw zaczniemy od omówienia pewnej kwestii i zrozumienia dobrego, czym jest w ogóle uwierzytelnianie i czym się różni notabene też od autoryzacji, to tak przy okazji, bo wiele osób te dwa pojęcia ze sobą myli. Uwierzytelnianie to jest proces, który ma udowodnić, że ja to ja, a nie ktoś inny. No, taki mały przykład. Idę na dyskotekę. Aczkolwiek dyskoteka jest zamknięta. To znaczy, że nie każdemu można tam wejść. No i teraz podchodzę do bramkarza, a bramkarz mówi: Stop, tak, a mówię, no, bo ja bym chciał wejść. A pan zaproszony? Tak. Hmm. A skąd ja mam wiedzieć? No nie wiem, no to pan jakoś sprawdzi. No dobrze, kto pan jest? No Karcewicz. Aha, a skąd ja mam wiedzieć, że pan jest Karcewicz? A co nie wyglądam? No wie pan, niech pan się nie obrazi, ale ja pana nie znam no niech pan mi to jakoś udowodni. No i na przykład tutaj takim mechanizmem uwierzytelniania w tej sytuacji mogłoby być okazanie dowodu osobistego. Ale udowodnię w ten sposób, że jestem faktycznie karcewiczem. A druga sprawa, to czy ja na tą dyskotekę mimo wszystko dalej będę mógł wejść, bo teraz może się okazać taki numer, że bramkarz patrzy na listę i mówi, o wiecie pan, tak faktycznie, pan, pan jest panem karcewiczem, to pan już udowodnił, ale wie pan, co pana na liście nie ma. A to znaczy, że panu wejść nie wolno. No i to jest w tym momencie autoryzacja. Czyli jedna sprawa to to, że ja udowodnię, że jestem ja to ja, a nie ktoś inny. A druga sprawa to to, czy nie wolno tak, skorzystać z tego jakiegoś zasobu i temu podobne. No i tym wtedy jest autoryzacja. Także widać, te dwa procesy mimo wszystko się różnią. Tak. Jedno mówi czy ja to ja, a drugie czy nie faktycznie wolno, nawet jeżeli udowodnię, że ja to. Ja. To tak na początek w ramach tych naszych rozważań, żeby dobrze zrozumieć, czym jest sam proces uwierzytelniania. No dobrze, no to teraz, jeżeli już wiemy, czym jest proces uwierzytelniania, bo on nas będzie tu zdecydowanie bardziej interesował, to powstaje takie kolejne pytanie: to jakie są obecnie najpopularniejsze metody uwierzytelniania? A potem dojdziemy, dlaczego to nas tak też interesuje. A no przede wszystkim tym najbardziej popularną metodą, no to jest coś, co, z czego na co dzień korzystamy. Podaj login, podaj hasło. Znaczy, samo hasło jest tutaj mechanizmem uwierzytelniania właśnie tym hasłem dostępowym, na bazie którego udowadniam, że właśnie ja to ja, a nie ktoś inny. Bo tylko założenie jest takie, że tylko ja znam to tajemne hasło, a nie inny. Aczkolwiek, czy tak na pewno jest, to zaraz właśnie coś na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać. Notabene, hasłem dostępowym również jest PIN. Jakoś niektórzy mają wrażenie, że PIN to jest PIN. Nie, PIN to też jest hasło dostępowe, tylko że numeryczne. Tak? i tym się sumarycznie różni. Więc w naszych rozważaniach, czy to pin, czy to hasło jako hasło, to tak naprawdę będzie stanowiło jednologiczną, spójną całość. Tylko teraz powstaje pytanie, czy to jest jedyny mechanizm użytelniania, jaki, tak, y, jaki, jaki znamy, z jakich możemy korzystać, Odpowiedź brzmi nie. Tak? Mamy jeszcze przecież różnego rodzaju inne. No i Teraz ja pokażę też jeszcze takie te najbardziej popularne, z których możemy skorzystać. Na przykład wszelkiej maści hasła jednorazowego użytku. No, na przykład, no, oczywiście, to mogą być też wysłane SMS-em, karta z tu różne formy gdzieś tam może przybierać, ale mogą to być również takie właśnie jak na slajdzie widzimy teraz z prawej strony, jak to nazywam jinxy, czy takie właśnie tak zwane tokeny wyświetlające hasła jednorazowego użytku. Możemy również skorzystać z tak zwanych mechanizmów biometrycznych, czyli na przykład czytniki linii papilarnych, czy nawet już stające się jakoś tam bardziej ciut popularne, szczególnie jeżeli chodzi o flagowce przynajmniej, skanery tyczówki oka i tak No i w każdym razie to jest jakiś kolejny mechanizm, tak, który nazywać będziemy mechanizmami biometrycznymi, czyli to, co będzie nas identyfikowało, to nasze cechy charakterystyczne, które tylko my, my mamy. Na przykład, właśnie odcisk palca. Z kolejnych możliwości, które w praktyce można znaleźć, w bardziej już w zastosowaniach biznesowych, to tak zwana karta inteligentna przechowująca klucz prywatny certyfikat. I o tym jeszcze gdzieś tam w, w toku naszych rozważań, dyskusji. Tutaj w tym cyklu będziemy, będziemy mówić, czy tak zwany będzie to podpis elektroniczny, notabene. I ta karta, właśnie w tym wypadku, też może udowodnić, że ja to ja, nie ktoś inny. Czyli mogę w tym wypadku do czytnika tą kartę sadzić, i jak sadzę, to znaczy, że to ja jestem właścicielem karty, tym samym to, to ja tym kimś i tym kimś jestem. W każdym razie, jak popatrzymy, tych mechanizmów uwierzytelniania mamy trochę więcej niż tylko hasła dostępowe. A jakoś tak się. Stało, że my w praktyce to jednak korzystamy właśnie z tych hasów dostępowych. Na pytanie teraz, która metoda z tych wszystkich, które tu są, jest najlepsza? Znaczy no, taka odpowiedź jest dość trudna. tak jak W praktyce zawsze, bo ja zawsze mówię, że jak się takie pytanie daje, co jest najlepsze, to odpowiedź jest to zależy. wszystkim. Natomiast, mimo wszystko, myślę, że też z punktu widzenia tych naszych rozważań, które gdzieś tam za chwilę jeszcze będziemy toczyć, będzie gdzieś tam chyba tak. Taki wydźwięk się przewijał, że no jednak te hasła dostępowe, jeżeli chodzi szczególnie o problematykę dotyczącą bezpieczeństwa, no to nie wiem, czy one są tutaj najlepszym sposobem, czy najlepszym tym mechanizmem uwierzytelnia, jeżeli popatrzymy na aspekt bezpieczeństwa, który nas chyba powinien tu interesować w sposób szczególny akurat. No dobra, ale jeżeli już tak mamy wrócić, to... Co jest takiego problematycznego w tej metodzie opartej na hasłach? Znaczy ona na pewno ma jedną zaletę, co nam wyjdzie. Ona przede wszystkim nie wymaga od nas poniesienia kosztów i to prawdopodobnie jest ten powód, dla, dla którego ta metoda zdobyła świat. Tak, na razie przynajmniej, bo wszystkie inne metody, zwróćmy uwagę, że one jednak wymagają poniesienia pewnych kosztów finansowych. Bo czytnik linii papilarnych. No, kto ma w laptopie? Nie każdy. Nawet w telefonie. No, fakt, że staje się to coraz bardziej popularne, ale jednak nie każdy w telefonie ma czytnik linii papilarnych. Już nie mówiąc o jakichś tam skanerach, ten człowiek oka i tak dalej. Natomiast hasła dostępowe, jak się nad tym głębiej zastanowimy, one przede wszystkim mają tą wadę, że no nie musimy jakichś kosztów wejścia ponieść, aby móc z nich. Korzystać. No dobra, ale wracając do tej dyskusji naszej, a co jest w sumie takiego problematycznego, No w tej metodzie opartej na hasłach dostępowych. No i to będzie kilka dla mnie problemów, które ja będę chciał przekazać i na którymi mam nadzieję, że gdzieś tam się usiądzie i chwilę się dłużej zastanowi nad tym, że jest w tym może jakiś sens. Przede wszystkim po pierwsze, hasła w praktyce często gęsto niestety potrafią być bardzo proste. No to mamy przykład PINu. 1, 2, 3, 4. Przechowywany jeszcze na, na ręce. Dlaczego? Bo tak jest przecież łatwiej. Jakbym zapomniał, to mam go na ręce. Tak ogólnie. Na raz, że PIN żenująco prosty. Dwa, że metoda przechowywania tego hasła też jest raczej mało sensowna. No i jeżeli popatrzymy na problematykę tego, jak wyglądają w praktyce hasła, z których korzystają użytkownicy, to takich parę małych ciekawostek z wycinków, z artykułów prasowych. To mamy taki przykład mały z, z jednego z takiego wycinka, lista najpopularniejszych hasłów w 2016 roku. No i co widzimy? Jak zwykle zwycięzcą jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keeper Security przygotowało zestawienie najpopularniejszych hasłów w 2016 roku. No pytanie, skąd oni mogą wiedzieć, jakie użytkownicy mają hasła? Bo jeszcze nam to wyniknie tutaj w, w ramach tych naszych dyskusji za jakąś tam chwilę. Hasła dostępowe wyciekają. Tak, różnymi sposobami, no hakerzy po prostu e, włamują się na różnego rodzaju serwisy i stamtąd e, te bazy z hasłami wykradają, e, łamią tak, i te hasła później stają się dostępne. No jak mam jakąś bazę takich już, większą bazę e, takich hasł dostępnych, to możemy przeanalizować e, statystykę, jak takie hasła e, wykorzystywane przez użytkowników wyglądają z punktu widzenia jeszcze raz statystyki. No jak można się domyślić, na liście znalazły się głównie bardzo proste ciągi znaków, które w zasadzie w żaden sposób nie chronią kąt użytkowników przed włamaniem. Badacze bezpieczeństwa złożyli też, że spora grupa osób decyduje się na wyraźnie zbyt krótkie hasła, a tu też jeszcze za chwilę do tego problemu e, wrócimy. No i Keeper Security wzięło tu pod lupę 10 milionów haseł, no to już trochę jest, żeby można jakieś statystyki mógł robić które wyciekły do sieci w 2016 roku przez ataki hakerów. Z obserwacji wynika, że użytkownicy internetu niezbyt chętnie zmieniają swoje przyzwyczajenia i nie podchodzą zbyt poważnie do tematu bezpieczeństwa. Bo zwycięzcą rankingu zostało hasło 12456 na notabene kolejny rok z, rządu, z rzędu które wyprzedziło 12456789 i trzecie kwerty. Ze zwycięzcy zestawienia uwaga korzystało aż 17% użytkowników, co według samych autorów badania. Jest niestety przerażające. A przy okazji z prawej strony mamy tutaj 25 tych najbardziej popularnych haseł, które opracowała firma Kiper Security. To mieliśmy w 2016 roku, więc trochę może nowsze, 2017. Czy, czy jest coś lepiej? No i co się okazuje? W czołówce bez zmian. Niezmiennie stawce przewodzą nieśmiertelne: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i pasło. Choć w tym roku pojawiło się kilka nowych fraz związanych głównie z panującymi na rynku trendami. No jak widzimy tutaj, więc zmiany nie są specjalnie tutaj akurat, akurat wielkie. Co jeszcze ciekawsze może być dla nas, nie tak dawno, bo w grudniu zeszłego roku okazało się, że wyciekła do internetu dość spora baza właśnie kont, e-mail wraz z hasłami. No, i w tym były również konta e-mail polskie. Po czym poznać? Ano po tym, że są w domenie.pl. Oczywiście, i tutaj, a tak widzimy w artykule, znowu następnym, który właśnie opowiada o tej, o tej sprawie. No to mowa jest o tym, że hasła do ponad 10 milionów polskich kont e-mail wyciekły. No prawdopodobnie to nawet może być dużo więcej. Dlaczego? Dlatego, że Polacy również mają konta e-mail w domenach, niekoniecznie .pl, na przykład gmail.com. No ale w każdym razie, 10 milionów kont polskich kont e-mail tam było i z tego też już można jakieś statystyki ciekawe wyciągać, mówiąc o tym na przykład, jak wygląda właśnie w Polsce co do Polaków i czy się różnimy jakoś inaczej od świata w tej kwestii. No oczywiście, można się domniemywać, że nie bardzo. No i tu mamy ciekawostka. O gigantycznym wycieku dotyczącym polskiego internetu poinformował serwis Zaufana Czesia strona. Zaraz wrócimy do tego źródła, bo tam też jeszcze parę ciekawych statystyk znajdziemy. Jak się okazuje, był on częścią znacznie większego wycieku, który objął ponad 1,4 miliarda kont poczty elektronicznej. Wszystkie hasła zostały zapisane tam tekstem jawnym, no bo już były po prostu złamane w tekstem jawnym tej bazie się znalazły. Co oznacza, że nie zostały w żaden sposób zaszyfrowane i są dla wszystkich dostępne. W gigantycznej tej bazie danych, no bo jednak 1,4 miliarda kont to jest gigantyczna baza, do której z oczywistych względów linkować nie będziemy. Znajduje się ponad 13 milionów kont e-mail znajdujących się w domenie .pl. Oznacza to, że polskich internautów, którzy padli ofiarą wycieku, może być znacznie więcej, co przed chwilą też powiedziałem, bo mają również maile niektykow.pl. No i to mamy tą największą grupę, stanowią użytkownicy poczty w tych domenach, które tu widzimy. Co bardziej ciekawe, no właśnie mamy to, tą 10 najpopularniejszych polskich haseł. No i co się okazuje? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To dam. Tak, czyli nie różnimy się to znacząco e, od świata. Pytanie, czy to dobrze, czy to źle, to już inna e, kwestia. E, co ciekawe, ofiarą wycieku padli nie tylko zwyczajni internauci, ale również osoby, które powinny w szczególny sposób dbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. Bo w bazie skradzionych haseł znajduje się na przykład. Aż 3347 haseł w domenie gov.pl, 130 haseł w domenie policja.gov.pl i 30 haseł w domenie mon.gov.pl. Oprócz tego znajdziemy tu również domeny takie jak samegov.pl, prezydent.pl, pezetu.pl czy oren.pl. Notabene, te hasła nikt nie wie, z kiedy one były, tak? bo de facto to była baza prawdopodobnie budowana przez jakiś tam dłuższy czas, mimo wszystko. I jak dawno, ale tak jak popatrzymy na przyzwyczajenia, jednak, użytkowników i to, że niespecjalnie raczej są skłonni do tego, żeby hasła swoje dostępowe zmieniać, bo przecież mam takie fajne od zawsze, łatwe do zapamiętania, no to można się spodziewać, czy, czy mimo wszystko ta baza ma jakiś tam swój sensowny wydźwięk, czy nie. Nawet jeżeli to są hasła, które zostały przechwycone z 5 lat temu. No dobra, to wrócimy sobie może teraz do tego oryginalnego. Uh, artykułu no i co tutaj ciekawego jeszcze możemy doczytać? No poza tym, co żeśmy powiedzieli, że to, to jest wyciek tych 1,4 miliarda kont. No i tutaj mamy zresztą taki mały na przykład pokaz, jak wyglądało to w tej bazie. Oczywiście z wiadomych względów tutaj jest zaczernione przed małpą. No i widzimy, że tutaj mamy te konta e-mail z domen.gov.pl. Jak one mniej więcej wyglądały? Taki mały wycinek, przykład. No i rzut oka na statystyki. Tutaj jedna dość istotna, ciekawa statystyka jest, no bo jeżeli już mamy te 100 najbardziej popularne hase, bo tak sobie Tutaj wzięli pod uwagę 100 najbardziej popularnych haseł z tych 13,2 miliona polskich kont e-mail, to wyszły. Ja nie chcę tu mówić, czy to jest dobrze, czy to źle, po prostu taka jest statystyka. My możemy się nad tym zastanowić. 43 miliona z tych 100 to 43 miliona, 18 damskich, 25 męskich, 6 z tego z jedynką na końcu, 17 różnych wzorków z klawiatury, takie jak z ataku 1.2 WSX, czy kwarty, 16 haseł składających się z samych cyfr. Osiem słów miłosnych, trzy razy występuje nieśmiertelna, <laughs> trzy razy to samo hasło w różnych postaciach, trzy razy to, co mamy przed nosem, dwa hasła patriotyczne, jeden kurs sportowy, o ciekawe Barcelona, plus cztery hasła z kategorii inne. Po prostu zwyczajnie statystyka. Natomiast mimo wszystko jak się jednak na to spojrzy, jak wygląda ta lista z najbardziej popularnych haseł, to jednak jest to, jak tam powiedzieli, przerażające tak mimo wszystko i trzeba mieć świadomość ja już zresztą w tamtym odcinku powiedziałem że swego czasu nawet też taki eksperyment w pewnej organizacji zrobiłem czy na routerze sobie odpaliłem takie narzędzie które mi te hasła użytkowników wyświetlało i tam też jak powiedziałem no, wyszły wyniki takie że, że będzie źle to się Myśmy spodziewali, ale że taka tragedia to nawet myśmy się zdziwili. Tak niestety jest. Jeżeli zostawi się użytkownikom decyzję co do tego, jak te hasła mają wyglądać, to one będą wyglądały tak. No nie ujdźmy się. Tak, czyli bardzo łatwo jest potem je zgadnąć. Dobra, inna mała ciekawostka, którą tu można również gdzieś tam pod koniec znaleźć, bo teraz jest takie dobre, oczywiście nurtujące już pytanie, ojej, ojej, to ciekawe, czy mój mail teraz jest również skaczony. tak, no to więc pytanie, czy jestem w bazie? Jeśli nurtuje Was takie pytanie, to niestety nie możemy pomóc na wprost, ale możecie za to sprawdzić to na stronie haveibeenpwnd, czy możemy sobie tam wejść, no i teraz na przykład taki mały moment emocji, ja wpiszę sobie swojego Maila Jarosław Małpa Karcewicz.pl i pytanie, czy on się tam może jednak znajduje. Tak? dajemy Enter. Good news. Nie ma. No dobra, ale ja wiedziałem, że nie ma, bo z ciekawości sprawdzałem. Ale raczej byłoby to dość trudne, żebym tam się też y, znalazł, to z, z różnych innych względów, i zresztą bym się pewnie tym nie stresował, to z różnych innych względów, o których jeszcze gdzieś tam może e, coś niecoś będę mówić. No dobra, teraz kolejne mamy tu pytanie: skąd mogę pobrać taką bazę? Bo bym był ciekaw. Niestety, ale nie możemy udzielić takiej informacji też z wiadomych względów. Czy moi pracownicy, moje firmy są, są w tej bazie? No i tutaj ta witryna ma darmową taką usługę, też jako ciekawostka informowania o obecności konkretnej domeny w wyciekach. Wyciekach danych. Natomiast myślę, że teraz ten ciekawy wniosek, który tutaj nam się pojawił, to przede wszystkim pierwsze: no, co jest takiego złego w hasła dostępowych? No, właśnie to, że po pierwsze, one wyglądają właśnie tak. tak? No, to po prostu wyglądają strasznie. Jeżeli chodzi o prostotę, jak to później czasami w filmach jest, tak wsiada się przed komputerem, rozgląda się tylko przez chwilę i się okazuje, że hasło można bardzo szybko i łatwo zgadnąć. Bo niestety wtedy wyglądają tak. No, dlaczego? Bo tak jest łatwiej nam zapamiętać. Tak szukamy sobie prostoty, tylko pytanie, czy ta prostota jest tutaj sensowna. No dobra, to więc mamy jeden problem, dlaczego hasła dostępowe są problematyczne. Drugi problem. Zwróćmy uwagę na to, że tych kont użytkowników różnego rodzaju mamy wiele. Korzystamy niech będzie tu z Twittera, z Facebooka, z Gmaila, z Netflixa, z Dropboxa, z Paypala, z Steama itd., tak oczywiście, i tak dalej, bo ja tutaj tylko parę takich przykładów wrzuciłem. Każdy z nas ma tych kont jeszcze znacznie więcej. No i teraz powstaje takie też ciekawe zagadnienie: to jak teraz podejść do tych kont użytkowników? Ten sam login i te same hasło do wszystkiego. No nie wiem, czy to jest też taki dobry, dobry pomysł. Dlaczego? A tak w praktyce, nie ućmy się, ma znaczna większość. Nie dość, że to będzie proste hasło do zgadnięcia, to jeszcze dokładnie to samo hasło będzie stosowane we wszystkich tego typu witrynach, tak, usługach. No i teraz, jakie to problemy rodzi? A no to trzeba by sobie zadać teraz takie małe pytanie. A skąd wiecie, czy teraz administrator tej usługi, serwisu nie zna waszego hasła? Ani niby skąd ma znać, no przecież jest w tej bazie, tak, no jeżeli macie tam użytkownika, konto, no to, to konto użytkownika w tej bazie jest i te hasło jest tam, w tej bazie zapisane. No dobrze, ale czy Pan powiedział, że jest szyfrowane z wykorzystaniem algorytmu haszujących i tego się odczytać nie da? Hmm, no dobrze. A skąd wiecie, że tam jest w ogóle zaszyfrowana? Może jest pewnym tekstem. Różne dziwne rzeczy można się później dowiedzieć. I na sprawa, że jest wiele różnych innych metod, za pomocą których on mimo wszystko takie hasło może przechwycić. No więc pytanie, czy teraz, czy ady... dobrze by było, że teraz administrator, nie będzie, nie wiem, Facebooka, okaże się, że ma dostęp również. Do naszego Twittera, do naszego Netflixa, do konta bankowego i tak dalej, i tak dalej. No bo przecież tak fajnie jest mieć jedno hasło do wszystkiego. Znaczy to chwilę, chwilę, to co Pan sugeruje? Ano sugeruje to, że de facto do każdego takiego konta hasło powinniśmy mieć kompletnie inne. A najlepiej nawet może inny login. Powiedzmy, login to może nie problem, hasło, ale przynajmniej hasło kompletnie inne. No ale wie Pan, no ale to, to jak ja potem mam znaczy, to zapamiętać, jak ja mam takich różnych 100 kont użytkowników, mam 100 różnych haseł pamiętać, a no to właśnie to jest później kolejny problem, który się pojawia z, z hasłami, tak? czyli jak mamy sobie poradzić z taką dużą ilością haseł, jeżeli nawet zaskoczymy, że to byłoby może sensowne. No i na przykład jednym z podejść powiedzmy, że będzie na przykład takie, tak, znaczy to się wiąże na przykład z takim starym sławetnym kawałem informatycznym, który mówi tu się sekretarki na mnie nie obrażą tak, ile jest w stanie sekretarka zapamiętać haseł i są takie dwie główne wersje, pierwsza mówi tyle ile ma żółtych karteczek, a druga mówi tyle ile ma miejscowo klawiatury żółte karteczki dlaczego, to mamy właśnie na slajdzie przykład tak, bo są powyklejane na, na monitorze może nie aż tak, bo niczego nie zobaczymy ale coś mniej więcej w tym stylu natomiast o co chodzi z tym tyle ile ma miejscowo klawiatury, bo często gęsto na biurkach też pracownicy mają takie białe płachty papieru na których różnego rodzaju notatki sobie robią. Po prostu hasła dostępowe są jakoś tak dookoła klawiatury wypisane, no bo tak, się, tak jest najłatwiej. I na sprawę powiem, że jeżeli o mnie chodzi, to według mnie takim hitem, który ja powiedzmy od jakiegoś czasu widzę, jakby tak nazwać tym hitem w cudzysłowie, oczywiście, tutaj z lekką ironią, to jest notatnik. Tak? Czyli po prostu hasła te wszystkie dostępowe zapisywane w notatniku. Zresztą Powiem, że przypomina nawet mi się nie tak bardzo dawno temu. Wchodzę do pewnego pomieszczenia, bo miałem sprawę do załatwienia z pewną osobą. Akurat biurko niedaleko drzwi. No, i tak człowiek ma naturę ciekawską, mimo wszystko. No, i cóż zrobić? Widzę, akurat tej osoby nie ma, ale na biurku leży otwarty notatnik. No, i a że było biurko, jak mówię blisko, no to trudno było nie zauważyć, co w tym notatniku jest. No, i tak patrzę, na czym jest otwarty. No, tabelny, uwaga, e, właśnie konto bankowe, gdzie e, z hasłem dostępowym, i tak dalej. Znaczy, no, po prostu było twa, otworzone e, akurat nad miejscu. Widocznie ktoś musiał się gdzieś logować. I, I akurat tak zostawił i po prostu wyszedł. No i to też, mam nadzieję, pokaże, dlaczego to jest problem. A w ogóle no problemem, mimo wszystko, jest to właśnie, jak sobie radzić z przechowywaniem, szczególnie wtedy, kiedy jak, jak jeszcze raz zaskoczymy, że posiadanie większej ilości haseł niż jedno, to byłoby jednak może coś sensownego i pożądanego. No dobra, ale do tego problemu jeszcze wrócimy, jak sobie z tym poradzić, a ja na razie chciałbym przekazać, dlaczego te hasła dostępowe są takie problematyczne, tak i dać pewne zaćwieki. Kolejny jakiś tam problem mimo wszystko. to też tak opowiadają, taka powiastka z życia wzięta, też nie tak dawne to chyba będzie, może tak blisko chyba rok, rok temu gdzieś będzie, tak nie cały rok temu, to chyba było gdzieś około listopada tamtego roku. W każdym razie, na wykładzie akurat też właśnie mówiłem o mechanizmach uwierzytelniania. No i co się okazało, Tak, stałem akurat koło pewnego studenta, no i ten student koło mnie akurat zaczął się bawić telefonem. No i tak mówiąc do całej pozostałej grupy, akurat zacząłem tak patrzeć, zerkać oczyma, co ten student tam robi na tym telefonie. No i tak patrzę, nagle widzę taki ekran, właśnie jak tutaj widzimy, czyli co? No podaj PIN. A powiedzieliśmy, że PIN to hasło. No i ten PIN, ten student przy mnie wpisuje. No i tak więc robię oczy, i tak mówię, tak, no. Mogę powiedzieć właśnie tu jako ciekawostka całej tu grupie, że właśnie Wasz kolega pokazał, jaki jest jeden z problemów dotyczących hasł dostępowych. Tak? Czy Pan zgodzi się na to, że podam całej grupie pozostałej, jaki Pan ma PIN do swojego telefonu. No bo niechcący, ale zauważyłem niespecjalnie, po prostu niechcący. No przy mnie akurat student wpisywał. Tak samo jak można sobie spojrzeć trochę inaczej na ten problem, również jak ktoś ma dzieci, myślę, że to też będzie dobry przykład, to co się okazuje? Czy PIN chroni nasz telefon? Odpowiedz mi: Nie. I myślę, że wiele osób, które ma dzieci, a te, które nie mają, to się przekonają, tak, że PIN kompletnie nie chroni telefonu. Dlaczego? Dlatego, że ich oczy tak, zerkają na to, co my robimy specjalnie po to, żeby gdzieś przechwycić ten nasz telefon i móc się nim pobawić. No, i w tym wypadku to jest, jak widzimy, jak widzimy, problemem. Tak no więc to, że ktoś może nam zerka za ramienia i widzi właśnie to hasło, które wpisujemy, czy to w postaci pinu, czy tego zwykłego po prostu hasła dostępowego. Tak samo czasem na przykład nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład są, nie wiem, kamery różnego rodzaju i nie zwracamy uwagi na to, nie wiem, idziemy korytarzem, wpisujemy teraz ten pin do konta bankowego i nawet nie zwracamy uwagi na to, że nas kamera filmuje. No i ktoś na tej kamerze ma właśnie, i mamy PIN do konta bankowego. No więc, te, jak widać, znowu hasła dostępowe mają niestety, mają niestety ten problem. A te pozostałe mechanizmy wierzytelnie, jakbyśmy sobie popatrzyli, no, u mnie na przykład, jeżeli chodzi o dzieci, to czytnik linii papilarnych w telefonie załatwił sprawę tak, jak należy. No więc i tak samo pozostałe mechanizmy wyżytania będą znacznie lepsze niż hasła dostępowe, bo to hasła dostępowe są przede wszystkim podatne na tenże właśnie problem. Podglądania tego hasła w trakcie jego wpisywania. No więc to jest kolejny problem, jaki się wiąże ze stosowaniem haseł dostępowych i będzie też dla nas dość istotny w kontekście dalszej dyskusji, rozważań. No dobra, no i kolejny problem. Czy można w ogóle złamać hasło, jeżeli jest zaszyfrowane algorytmem haszującym? Czyli teraz już będziemy też bliżej zmierzać do tego bezpieczeństwa algorytmów. Haszujący, bo to też dobre pytanie, czy w ogóle to hasło jest złamywalne? A przy okazji nam wyjdą zaraz takie pewne ciekawostki, tak? Bo e, jak ktoś pracuje w firmie, to myślę, że e, gdzieś tam się już spotkał, słyszał an, tego typu podejście, że jak na przykład tworzone jest nowe konto użytkownika, to wtedy słyszy ten nowy pracownik, tak? No wie pan, musi pan sobie wymyślić hasło, które jest złożone, co znaczy, że musi być co najmniej jeden znak specjalny, jedna cyfra i tak dalej. E, po drugie. To hasło musi mieć co najmniej 10 znaków. Po trzecie, tak, proszę pamiętać, że potem co 30 dni to hasło trzeba zmieniać, a 30 wstecz pamięta. No i to też za chwilę nam się gdzieś tam w ramach tych naszych dalszych rozważań wyjaśni, skąd się w ogóle wzięło taki, taka pomysłowość. No, bo tak notabene przy takim podejściu, to mnie się nawet akurat też przypomina, zawsze mi się przypomina taka pewna pani, która kiedyś akurat, tak, no właśnie, no nowy pracownik, i akurat przyszła do mnie na wprost do konto użytkownika, żeby utworzyć, i przy okazji to ja mówię, to wie pani co, to pani sobie już od razu u mnie na laptopie to, to hasło swoje stworzy. Tylko proszę pamiętać, że to hasło musi być silne, to co przed chwilą mówiłem, co najmniej 10 znaków. No i tak wpisuje pierwsze, nie przyjęło, piąte, nie przyjęło, dziesiąte, nie przyjęło. W końcu któreś tam przyjęło. No i na końcu, właśnie ja dopiero tym tekstem do tej pani rzucam. Tylko proszę pamiętać jeszcze też, że co 30 dni trzeba te hasło zmieniać i 30 wstecz pamiętał. Jak się zapomniał o tym, że co 30 dni się zmienia, to później trzeba by przyjść do mnie. Oczywiście taki odpowiedni monit na maila idzie, tylko niektórzy go nie zauważają. No i nagle ta pani tak na mnie popatrzyła i mówi: Ale pan tak mówi do mnie poważnie, czy pan tak żartuje? A ja mówię nie, no mówię bardzo poważnie i ta imina, to załamanie tak, takie wyrażenie, szkoda, że smartfona nie, nie można w takiej sytuacji tak fajnie szybko wyciągnąć i zrobić to zdjęcie bo to byłby świetne tutaj na slajd akurat taka, właśnie taka mina pokazująca, że ktoś sobie chyba jaja ze mnie robi, tak? Znaczy ja mam teraz tą gehennę przechodzić co miesiąc no, więc to też jest dobra zagłoska, że jeżeli zaczniemy stosować, a za chwilę nam, właśnie przy od, próbie odpowiedzi na to pytanie, e, wyniknie skąd się w ogóle ten system wziął, tak? I dlaczego, e, i dlaczego nie jest? No, bo to jest dobre pytanie też, czy, czy ten system wprowadza tak naprawdę wyższy poziom bezpieczeństwa, bo moja teoria jest taka, że nie bardzo, tak? Dlaczego? No, właśnie ze względu. Jeżeli mówimy o, przynajmniej o kwestiach zastosowań tych biznesowych, tak? Dlatego, że potem użytkowniki, jak ma wymyślać takie y, udziwnione hasła, no to one są właśnie, tak jakśmy przed chwilą widzieli, na tych, na tych żółtych karteczkach, są po tych notatnikach, no bo oni sobie z tym zwyczajnie nie radzą. A przypomnę, mamy inne mechanizmy uwierzytelniania, znacznie lepsze mechanizmy uwierzytelniania. No to dlaczego ich nie stosują w biznesie? A no bo mają jeden problem. Tak, Także mi się przypomina taka dyskusja, nie będę przetaczał dokładnie, ale to w skrócie, to tak nagle mi od razu pan, który przy mnie siedział, bo była kwestia, czy nie da się coś zrobić właśnie z tymi hasłami dostępowymi. Tak. No i było no jasne, że tak, można kupić na przykład te takie właśnie hasła, te dżinksy, niech będzie wyświetlające hasła jednorazowego użytku. No i było pytanie, no dobra, ale tak, ile to kosztuje? No tak, za 40 zł, by się przy takiej ilości pracowników, co mamy, tak, to by się dało kupić. No i w każdym razie to od razu widziałem, bo obok mnie siedziała osoba odpowiedzialna za finanse i to było taki szybki oczy do góry, czytaj kalkulator, to było tak, 2000 pracowników razy 4. Nie ma takiej opcji. No więc w każdym razie to pokazuje, jaki jest problem z punktu widzenia biznesowego w tym wypadku. No, że po prostu to są koszty i tutaj menedżerowie nie są zbyt chętni do ich ponoszenia. A przecież hasła są i przecież też działają. Tylko pytanie, czy to jest mechanizm jednak taki właściwy dla, dla tej firmy i czy jednak zainwestowanie te inne mechanizmy no nie zwróciłoby się w efekcie czasem jednak może końcowym. No dobra, ale wracając do tego, problemu, do tego problemu, czy można złamać w ogóle hasło, jeżeli ono jest zaszyfrowane algorytmem haszującym, któryśmy w poprzednim odcinku powiedzieli, że no, algorytm haszujący tworzy ten skrót, który jest potem nieodwracalny. No to teraz ja nie będę tutaj robił wielkiego wykładu odnośnie metod hakierskich, a po prostu pokażę pewne przykłady, które mają dać tylko pewien zaćwiek, tak nic innego. No to dobra, to przejdziemy sobie teraz do takiej kolejnej przygotowanej stronki, którą tu mam. I to jest taka stronka md5online.org. Nie mamy md5encrypt. No i o czym tu mówi, tak? Md5, to przypominam, to jest jedna z implementacji algorytmu haszującego. No i za pomocą takiego właśnie algorytmu haszującego mogłoby być hasło zapisane w jakiejś bazie. E, więc my sobie wyobrażamy teraz, że no, jakimś cudem. Tak, udało nam się zobaczyć właśnie hasło, nie wiem, pana Wojtka, yy, które jest mimo wszystko jednak zaszyfrowane w tej bazie z wykorzystaniem właśnie algorytmu haszującego md 5 No i teraz pytanie, czy ja mając ten hasz jednak, mógłbym się dowiedzieć, jakie te hasło ten pan Wojtek ma. No to teraz i ten eksperyment ma nam yy, właśnie na takie pytanie odpowiedzieć. No teraz mały taki przykład, nie będzie. Tutaj wrzucimy sobie w to pole, tak, przykładowe hasło, takie jedno ze sławetnych admin1, oczywiście ironicznie sławetnych, no i mamy tutaj również przycisk encrypt, co się stanie jak nacisnę ten przycisk encrypt, tak, no poza tym, że jeszcze captcha mi się niestety pojawiła, musimy zaznaczyć pojazdy, czyli będzie chwila małej e, tutaj e, zabawy raz chwila małej zabawy i teraz dobra, no i mamy i co nam zrobił i wygenerował nam hash MD5 z tego hasła. Czyli mówi, że ten hash dla hasła admin 1 jest dokładnie taki. To jest jeszcze jedna ciekawostka, trochę niżej. Words in the database. Jak widzimy, hmm, dość sporo jakichś wyrazów w bazie danych. Ale o jakich wyrazach on mówi, o co tu chodzi? A bo tu się powinno też, tak według mnie, pojawić takie ładne okienko jeszcze. Dziękujemy za wsparcie naszego projektu. Nie rozumiem, ale wsparcie jakiego? Ja nic nie wspierałem. A tak, spark pan, sparł pan, bo pisując to hasło i generując ten hasz, pan się dowiedział, jaki jest ten hash dla tego hasła, a my przy okazji od razu tę informację zapisaliśmy sobie pod spodem w naszej bazie danych. Takie mamy teraz ładne dwie kolumny. W jednej kolumnie to jest w tym wypadku hash, a w drugiej kolumnie jest hasło. No dobra, a po co wam coś takiego? A bo my mamy tutaj, jak się spojrzy, jeszcze taką inną zakładkę, bo pan korzystał z MD5 krypt, a tutaj jest taka jeszcze fajna zakładka MD5 dekrypt. No dobra, no i co? No to teraz uwaga. Kopiujemy sobie ten hash tego hasła, i idziemy teraz na tą drugą zakładkę i co robimy? I robimy teraz CtrlV, Decrypt. I co nam mówi? No i mówi nam znowu niestety capture. Tak, No dobra, ale jak wrzucimy tą capture, miejmy nadzieję, szybko to będzie. Ale to co mamy? Proszę, znaleziono. Tak, admin 1. Czyli nagle się okazuje, że mamy jakiś jeden ze sposobów na to, jak takie właśnie hasła zaszyfrowane z wykorzystaniem algorytmu haszujących można złamać. Ale uwaga! Tak? Czy wszystkie hasła się tak da złamać? No to zaraz sobie zrobimy mały dowód. Odpowiedź brzmi nie. Znaczy, tutaj w tych bazach danych znajdują się przede wszystkim hasła proste. Natomiast te złożone, czyli właśnie te, że mamy co najmniej jeden znak specjalny, duża litera i tak dalej. Tak? Czyli te hasła złożone w tych bazach nie ma. A żeby sobie udowodnić, to zrobimy sobie teraz mały taki dowód. Na przykład, no ja spróbuję coś wymyślić. Zobaczymy, czy nam się uda. Z wykorzystaniem tej logiki. Na przykład, zamiast A będzie małpa. duża litera będzie duża. Później będzie M, później będzie I. I N, potem będzie zamiast na przykład jedynki, będzie wykrzyknik, jeszcze raz jedynka, dwa, dwa i trzy. 3. no więc sobie tak dokombinuję. Nie jest dużo bardziej skomplikowane do zapamiętania, niby się okazuje, ale zobaczymy, co ciekawego nam z tego wyjdzie. No więc naciskam Encrypt, znowu nam generuje hash, kopiujemy sobie tenże hash i wklejamy znowu na tą drugą stronę. Czy w praktyce tu na pewno w tej bazie już ten hasz się znajduje i tylko to sobie na razie udowodnimy, że w tej bazie na pewno się znajduje, bo żeśmy go sami właśnie wprowadzili do tej bazy danych przed chwilą, no więc powinien nam to hasło tutaj wskazać, no i jak najbardziej mamy takie jakie było, no dobra, ale to żeby był ten ciekawszy dowód, to znajdziemy sobie jakąś inną ja sobie przygotowałem tutaj inną stronkę w tym wypadku, no i zobaczymy jak ta stronka nam powie, a ona się tu też chwali, że dość sporo ma tych hasów w bazie, więc klejmy sobie ten hash, naciśniemy dekrypt i co nam powie. Sory. Wyschash is not in our database. Tak, Czyli mówię, sorry, wina to, ale tu ci nie pomogę. Ten użytkownik ma jednak skomplikowane hasło. No i takiego hasła w naszej bazie danych nie ma. Czyli mam nadzieję, że to jest taki mały przykładowy dowód na to, że te wszelkie maści proste hasła, no jednak jesteśmy w stanie złamać. Natomiast te tak zwane skomplikowane hasła z odpowiednią jakąś tam ilością znaków i z tą logiką, że to co najmniej jedna cyfra, jeden znak specjalny, co najmniej jedna duża litera, no to jednak trochę pomaga, bo. No przed chwilą myślę, że to sobie udowodniliśmy. No dobrze, to to jest jakiś tam jeden ze sposobów na to, jak taki właśnie hash można łamać, a jakiś inny. A to ja sobie tu przygotowałem jeszcze inną stronkę, żeby pokazać ten inny problem, szczególnie w kontekście będzie nas zainteresowało tej ilości znaków, bo myślę, że to przed chwilą ten sposób, ta metoda, którą pokazałem. Oczywiście zachęcam tutaj do zabaw. To pokazała nam ten problem, dlaczego mamy stosować te silne hasła. No dobra, a skąd się bierze ta, ta ilość znaków, że to co najmniej musi być 10, a jeszcze przy okazji nam jeszcze wyjdzie, o co chodzi z tym, co 30 dni, i trzeba zmieniać, i 30 wstecz pamięta. No to dobra, to teraz tak, to jest stronka. Tutaj mamy mypassword.net, która w logice ma nam służyć do. Ma nam służyć tutaj do jako taki projekt społecznościowy do propagowania tej problematyki związanej z właśnie tą złamywalnością haseł, tak, tą skomplikowalnością haseł, żebyśmy mogli sobie zobaczyć takie przykładowe hasło, czy będzie można je łatwo złamać, czy nie. No i przede wszystkim też pomóc nam zbudować takie hasło, które będzie trudniej złamać. Narzędzie, jak pamiętam, chyba jest w JavaScriptie, więc jak ktoś się notabene boi, go używać, bo ja przede wszystkim po pierwsze w ogóle polecam taką zabawę z tym narzędzonkiem w domu. Na zasadzie takie: wpisać sobie to, to jedno hasło, które wykorzystujemy do wszystkiego, bo tak przecież jest łatwiej, tutaj w, w, w tym polu, Enter password, a potem się załamać. A dlaczego? No to teraz uwaga, to robimy ten mały eksperyment. Ja po prostu będę kolejne znaki tutaj wpisywał, bo mnie będzie przede wszystkim interesowała ilość znaków. A ja myślę, że tutaj już tak ten czerwony kolor jest wymowny, i teraz co on mówi? Tak? Czyli, jak bezpieczne jest to moje hasło? Uważaj, Tak, zwykłemu komputerowi, jeszcze raz uwaga, zwykłemu komputer komputerowi, nie jakimś serwerom, nie botnetom normalnemu zwykłemu Peccatowi. Tak, złamanie tego hasła zajęłoby, no i widzimy ile. I skąd się bierze czerwony kolor. No dobra, jak będziemy wpisywać kolejne znaki i moje hasło będzie z tych cyklu mimo wszystko złożonych. Drugi znak. No jest trochę lepiej, ale to dalej. Trzeci. Tak, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. O uwaga, tu się kolor zaczynał zmieniać. Co się okazuje? Tak, 10 znaków na dzień dzisiejszy to się tak mniej więcej przyjmuje, że złamanie takiego hasła 10 znakowego to jest około miesiąca. A tak na to bene, no ale dobra to, ale to w sumie jak na przykład można by takie hasło złamać i, 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 co, tu, i co tutaj ma ilość znaków do tego. Taki mały przykład. Co nie co, ale komputer w jednym jest dużo lepszy od, od człowieka, w czym bardzo szybko liczy. Ale nawet on w pewnych sytuacjach nie liczy tak szybko. Jakbyśmy my pewnie chcieli. No na przykład, co mógłby tutaj próbować robić? No wyobraźmy sobie taką sytuację, że teraz mamy narzędzie, które po prostu zwyczajnie działa na takiej zasadzie. Tak, my podajemy mu hash, a on co robi? Teraz po prostu generuje kolejne ciągi znaków: typu literka A, taki hash, to nie ten. Literka B, taki hash, to nie ten. Literka AB, taki hash, to nie ten. No i teraz tak: im większa ilość znaków, tym większa ilość możliwych permutacji obliczeń, który musi wykonać komputer. No i tutaj teraz, tak, więc to wskazuje, że przy odpowiedniej ilości tych znaków, no te, te komputery nie będą w stanie po prostu zwyczajnie potem, no bo to zbyt długa ilość czasu będzie musiała minąć, żeby to hasło, był, te, był ten komputer w stanie z, z, złamać. No więc teraz, gdzie, gdzie jest poziom taki już całkiem bezpieczny, bo jak powiedzieliśmy tutaj, 10 znaków to jest mniej więcej około miesiąca. No a ten bezpieczny poziom to mamy 12, 13, 14, 15. Przyjmuje się, że 15 znaków na dzień dzisiejszy to jest hasło już takie bezpieczne. Zresztą nawet znam takie narzędzie, które jak się pisze, bo wtedy jedną z informacji na początku również, którą trzeba wpisać, to zakładana ilość znaków, no bo ja nie wiem ile, ale zakładam, muszę założyć jakąś tą ilość znaku, które to hasło może mieć. Jak się pisze 15, no to to narzędzie mówi Next Bing Bank. On nawet nie zaczyna. Się poddaje po prostu, bo stwierdza, że to kompletnie nie ma sensu. No dobra, więc a wracając do tego, skąd się wzięło, to co 30 dni trzeba zmienić, 30 też pamiętam. No teraz tak, wyobraźmy sobie, że mówimy naszemu pracownikowi, no to niech pan sobie wymyśli takie silne, skomplikowane hasło, które musi mieć co najmniej 15 znaków. I ona nas, on nas taką minę pani, A Pan tak poważnie i mam jeszcze może je zapamiętać. I mówimy, no dobra, no dobra. To wie pan, mamy kompromis, co? To zrobimy tak: 10 znaków, lepiej? No dobra, no lepiej. No to pan wymyśli takie, co będzie miał 10 znaków, ale ten kompromis polega na tym, że co 30 dni zmieniamy, a 30 też pamięta. Dlaczego tak? No jak podzieliliśmy, czyli te 10 znakowe hasło, no to około miesiąca. Potrzebne jest, żeby je złamać. Czyli zakładamy, że teraz po tych 30 dniach, czyli po miesiącu, wymuszamy na użytkowniku, żeby to hasło zmieniło. Bo jeżeli ktoś złamie to hasło, no to de facto użytkownik już ma inne. A żeby nie było, że co drugi raz wykorzystuje to same, no to 30 stecz pamięta. Tym samym, znaczy jest użytkownik w stanie to dane hasło wykorzystać jeszcze raz, ale tak mniej więcej blisko za około 3 lata. No to myślę, że już widzimy, skąd się to mimo wszystko wzięło. Tak jak widać z aspektów problematyku, problematyki bezpieczeństwa. Natomiast czy faktycznie taki system jest bezpieczniejszy, no to już przed chwilą gdzieś tam to powiedziałem, kończy się to tym tak naprawdę, że Mamy to potem na tych żółtych karteczkach, notatnikach i tak dalej, bo sobie zwyczajnie pracownicy z tym nie radzą. A myślę, że jak ktoś będzie miał okazję, to niech w takiej przykładowej firmie zapyta się, co pracownicy o tym myślą. Będzie widać wtedy tak, jak nagle tak zaczynają ręce drżeć, potem się tak robi taki lekko czerwony, i tak widać, że mu tak tutaj grydyka chodzi, bo nie wie, czy wypluć teraz te wszystkie przekleństwa z siebie, no bo teoretycznie mu nie przystoi, ale nie potrafi jakoś inaczej. No dobrze, no to w każdym razie myślę, że te dwa pokazy, jakiś taki mały zaciek dały, polecam tą stronkę. Jak się ktoś boi, tak, to swoje hasło do wszystkiego wpisać, to niech sobie odpali na wirtualnej maszynie tą stronkę, potem tą wirtualną maszynę odepnie od neta, a jak to hasło wpisze i zobaczy, czy jest bezpieczne, czy nie, to następnie potem tą wirtualną maszynę może zniszczyć, tak, jeżeli by się bał, czy ktoś tutaj czasem tego hasła mu jednak potem nie, nie, nie przechwyci. No dobra, no mam nadzieję, że to jakiś nam zaświeg da w kontekście problematyki bezpieczeństwa i przy okazji wyjaśniło nam tutaj również te pewne, te pewne zagadnienia. No dobra, no więc to już wiemy, tak, jeszcze raz polecam tą stronkę howsecureismypassword.net, jak to wygląda w kontekście tych haseł. Czyli teraz tak, podsumowując, bo próbowałem pokazać parę takich aspektów właśnie tak, jakie problemy się wiążą ze stosowaniem tych haseł dostępowych? Czyli przede wszystkim to, że my próbujemy stosować hasła proste, a to powinno być takie właśnie hasła złożone. Ale zresztą taki przykład jak hasło złożone wygląda porządne, to jeszcze zaraz nam przy okazji, przy okazji wyjdzie tutaj. Później do każdego konta powinniśmy mieć takie hasło złożone inne. Tak? No i teraz w efekcie końcowym powstaje problem: no jeju, no jeju, no to, to co ja mam sobie z tym radzić, tak, mimo wszystko? No jak powiedzieliśmy, a może korzystać z takich mechanizmów uwierzytelniania, które są znacznie lepsze. Ale tak szczerze, nawet jeżeli wtedy nam wpadnie coś takiego do głowy, to i tak powstaje problem. Dlaczego? Bo, mimo wszystko, może ja mam czytnik linii papieralnych w telefonie, może i mam w, w moim laptopie, tylko co z tego? Jak forum o psiaczkach, z którego korzystam, niestety, ale nie pozwala na logowanie się z wykorzystaniem czytnika linii papilarnego I, i koniecznie chcą mnie zmusić na siłę, uszczęśliwić tak do stosowania tych hasłów dostępowych. I co mam zrobić wtedy, tak mimo wszystko? Bo jednak większość tych usług na dzień dzisiejszy, różnego rodzaju serwisów, no właśnie uszczęśliwia nas na siłę, m, tak z korzystaniem z tych hasu dostępowych. No więc, teraz, takie kolejne pytanie, które nas zainteresuje, to to czy da się w ogóle jakoś podnieść ten, to bezpieczeństwo, ten poziom bezpieczeństwa korzystania z tych hasł dostępowych, biorąc pod uwagę, że no mimo wszystko nie pozbędziemy się ich jednak? Odpowiedź brzmi tak, i pokażę to jakiś tam pewien sposób, również tak pokażę to, w jaki sposób ja sam prywatnie rozwiązuję sobie ten problem i na bazie swoich, tak właśnie swoich tych problemów prywatnych. Taką dyskusję też próbuję, spróbuję przejść. Więc przede wszystkim tak, to biorąc pod uwagę, jeszcze raz, że mamy hasła mieć te silne, skomplikowane i dużą ilość, bardzo dużą ilość haseł, no bo tych kont mamy przecież mnóstwo, tak sobie poradzić, a no za pomocą takiego narzędzia, które się nazywa Manager Hustle. Tak I ono nam życie znacznie na pewno uprości. Takich aplikacji tego typu jest wiele. Tak? Ja tutaj będę tą dyskusję toczył na bazie takiego narzędzia, które się nazywa Dashlane. Dlaczego? Dlatego, że sam prywatnie z niego korzystam. No i po prostu najlepiej to narzędzie znam. Ale oczywiście, żeby nie było, takich narzędzi jest więcej i oczywiście polecam również tak przeglądnięcie tych innych narzędzi. Być może komuś spodoba się inne. Ja nie powiem, że tak dokonując wybór, jeszcze drugi taki wybór, tak między którym. Się też trochę lekko skłaniamy, ale jednak, jednak ten wybór padł na to był First Password. Także też dość ciekawy, miał wszystko wybór. Ale na przykład jeszcze inny, z taki popularny, który mamy, to Last Pass, czy również na przykład Keeper, właśnie Security, który nam się gdzieś tam wcześniej w artykule pojawiło. Żeby nie było jest jeszcze więcej, ja tutaj pokazałem takie cztery najbardziej popularne rozwiązania, jeżeli chodzi o te aplikacje, tak jakimi jest Manager Hustle. Teraz wracając tak trochę wstecz. No dobrze, dobrze, ale. Ale to, co to tutaj za aplikacja? Znaczy, w czym ona ma mi pomóc? Jak sama nazwa mówi, manager ma pomóc nam zarządzać tymi hasłami. Czyli to jest aplikacja, która pozwoli nam na przechowywanie tych wszystkich naszych kont, informacji o tych kontach, które mamy, wraz z hasłami dostępowymi. Tak? I ta aplikacja nam to ładnie zapamięta w sposób taki, żeby to było dla nas oczywiście e, tak, takie mało uciążliwe. E, czyli. No w praktyce te menedżery haseł jeżeli są tylko porządne tak wymienione są no jeżeli potem korzystam z usług takich menedżer haseł to wyświetlając np. witrynę internetową i jeżeli na tej witrynie internetowej pojawi nam się pozycja podaj login, podaj hasło, to taki manager haseł sam automatycznie już ten login i hasło wbija. No więc ja nie muszę go pamiętać, mało nie muszę go nawet przekotowywać. Po prostu ta aplikacja sama wykrywa ten, te, te pozycje podaj login, podaj hasło i po prostu ten, ten login i hasło właściwie tam, tam wbija. No więc może spróbuję sobie zobaczyć na przykładzie strony firmy Dashlane, akurat jak to wygląda, I To tu mają nawet taki, no myślę, że dość nawet może i ciekawy filmik, który pokazuje też pewne możliwości, sobie tu przeglądniemy, od razu będzie widać jak to wygląda, jeszcze parę rzeczy pokażę na, na kilku slajdach, w każdym razie sam Dashlane ma też na przykład tą zaletę, że jest za darmo, tak, aczkolwiek... Hmm, w kontekście tej dalszej znowu naszych rozważań i tego, co będę opowiadał, wyjdzie, że ta darmowa wersja, no fajnie, fajnie, ale jednak mnie na przykład osobiście nie satysfakcjonuje. I niestety musiałem zapłacić za tą wersję płatną. Dlaczego to zaraz powiem? Tak, mimo wszystko. No więc teraz na przykład. Welcome to Dashlane 5. Dashlane 5 is packed with new features that make your web experience faster and more secure. Our new web extension works right in your browser gdzieś na jakąś stronę, gdzie przede wszystkim chcielibyśmy sobie wygenerować takie hasło. Przy czym, żeby nie było, może to gdzieś nawet się pojawi. Tak szczerze, mówiąc, my nawet niekoniecznie musimy z tego korzystać, tak? Tego generatora haseł, bo te aplikacje, jeżeli są tylko to dobre i sensowne aplikacje, to najczęściej wykrywają, że my właśnie tworzymy na przykład nowe konto na jakiejś nowej witrynie, i jak wykryją to, że tworzymy to nowe konto, to one same proponują, żeby wygenerować hasło i od razu zapamiętać. Może gdzieś tu nawet się nam za chwilę gdzieś taka pozycja pojawi, to powiem, o to, to to, to było to. Ale w każdym razie, do przeglądarek internetowych w każdej z tych menedżerów hasła, które gdzieś tam wymieniałem, doinstalowuje się specjalne rozszerzenie, tak, które umożliwia właśnie potem obsługiwanie tych wszystkich witryn internetowych z usług, z których korzystamy. No i w każdym razie jak klikniemy na przykład właśnie na tą ikonkę tego rozszerzenia, tak jak tu widzimy, to jak Chrome jak widzę, to w każdym razie na przykład jedną z istotnych pozycji to będzie właśnie generator haseł. No i przy okazji powinny wyglądać o, tak, czyli zaznaczamy, że mają być te znaki specjalne, etc. I przy okazji tu zaraz suwaczkiem przesuwamy ile tych znaków według nas ma. Platforms. O, to jest przykład Porządnego, dobrego, silnego hasła. No i teraz oczywiście patrzymy wyczerp oczu, ale nie, no pan żartuje. Ja mam to zapamiętać? No, ja sam bym też nie zapamiętał, tak, to na pewno. I dlatego, żeby sobie z tym sensownie poradzić, to no, menedżer haseł na pewno znacznie nam ten problem, jak wyjdzie, właśnie upraszcza. No więc po pierwsze mamy tutaj genera generator haseł. Dlaczego ten generator, miał wszystko, może być przydatny? Bo jak powiedziałem. E to rozszerzenie się instaluje do przeglądarek i na pewno łatwiej nam się żyje tutaj ze wszystkimi serwisami w kontekście WW. Natomiast my również hasło dostępowe wykorzystujemy do wielu różnego rodzaju innych usług. No i tam jest z, z tą automatyzacją trochę trudniej, więc wtedy możemy sobie z tego generatora tutaj szybko skorzystać do tego, żeby na przykład takie hasło tam wykorzystać, a w samej aplikacji, która gdzieś tu za chwilę na pewno nam się też jeszcze pojawi, możemy po prostu ręcznie nawet to konto sobie zapisać wraz z tym hasłem, no bo nie zawsze na pewno i tak samo nie ma się co udzielić, nawet czasami się może zdarzyć, że na jakiejś witrynie również ta aplikacja zawiedzie, ale powiem, że te lepsze aplikacje mają z tym na pewno zdecydowanie mniejsze problemy, a akurat Dashlane z tego co wiem jest znane z tego, że tych problemów ma ze wszystkich pozycji podobno, tak ja takich badań nie robiłem, sam osobiście najmniej. No dobra, no więc w każdym razie mamy pierwszy przykład, tutaj generator Hasel, który ma pomóc nam tworzyć Microsoft nam, Edge, Chromebooks, Chromebooks and Linux. And Linux. Several new improvements, to further two-factor authentication, two authentication, online experience, whether it's tutaj akurat mamy Dropboxa, a, czyli de facto e, właśnie ten manager new two-factor authentication, face and experience e, or aplikacja jest dostępna na telefony, czyli na Androida i na iOSa i również i tam możemy tak używać tego menadżera hasła do tego, żeby automatycznie nas uwierzytelniał do jakichś tam serwisów i, i usług. Intel's latest hardware-based security technology Dashlane 5 has you covered in most where you are. The pain out of design provides an effort. Dashlane 5 is the most beautiful Dashlane ever. Our redesign. Widać, że tutaj mamy zabezpieczenie z wykorzystaniem czytnika linii papilarnych, co ja sobie właśnie bardzo, bardzo chwalę, bo znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa, a i wygodę również używania. An effortless experience Wszystkie nasze konta, tak jak tutaj było przed chwilą widać, więc widać było te konta. Nasze użytkowi. Beautiful dash lane ever. Our redesign provides an effortless experience. nawet do środka, potem zobaczyć jakie to hasło jest, skopiować, Bo czasami, niestety, ale musimy ręcznie również w niektórych sytuacjach wkleić. Choć przyznam szczerze, że używając prywatnie tych sytuacji jest no, dość mało, mimo wszystko. Również tutaj gdzieś było pokazane przed chwilą, że. Ta aplikacja potrafi zapamiętywać na przykład informacje o naszych kartach kredytowych, i wtedy, kiedy gdzieś tam na jakimś sklepie jakiś zakupów dokonujemy, to od razu z automatu później te informacje z karty kredytowej też wbija, tak żeby było nam wygodniej. No choć oczywiście ja wiem, że to jest też dość dyskusyjne w kontekście bezpieczeństwa, czy na pewno w takich sklepach internetowych sens jest podawać te dane z naszej karty kredytowej. No więc, mały szybki przegląd co do możliwości na bazie tego filmiku jaki przygotowało sama firma Dashlane, co dalej na przykład jak sobie tu może spojrzymy jeszcze nam może zaoferować przede wszystkim no to mamy przykład właśnie create your password czyli to jest to okienko kiedy właśnie to hasło mamy podać i ono od razu sam nam proponuje słuchaj słuchaj bo tworzysz właśnie wizę nowe hasło to może od razu naciśnić generate strong password a ja po prostu je wygeneruję od razu je zapamiętam tak w tym wypadku. No dobra, to tak mamy takim małym wstępem. Myślę, że to już pokazuje, w czym jest trochę rzecz, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą wykorzystania tejże, tejże aplikacji. Co jeszcze ona umożliwia? To już na bazie teraz przygotowanych takich może przeze mnie slajdów. Wszystkim tak. Mamy również aplikację. Która się instaluje tak zwyczajnie po prostu na komputerze, bo tam przed chwilą widzieliśmy rozszerzenie w przeglądarce. Ale mamy też takie zwyczajne, zwyczajną aplikację, która się nam instaluje. Jak uruchomimy tą aplikację, to na przykład, pierwsze co nam się pokazuje, to tak zwany panel, czyli jak to informatycy lubią dashboard. No i na tym panelu mamy różne ciekawe informacje, tak? Czyli na przykład już od razu wynik dotyczący jakichś tam naszych haseł. No i teraz poza tym ma takie fajne informacje typu, tak, w ogóle tych kąt masz, mówi 89. No i to pokazuje, jak to wygląda w praktyce. Ale z tych 89 kąt, 6 uważaj, bo masz słabe. Jak w tą pozycję klikniemy, to potem nas przenosi, pokazuje nawet, które to według niego hasła są słabe dla których kąt. Potem na przykład 30 haseł masz użytych powtórnie, tak? czyli w 37 kontach pojawia się hasło, które jest używane powtórnie. Zero haseł jest takich, które są już według mnie przestarzałe i zero, które są skompromitowane. O co chodzi? Bo również te firmy, te lepsze przede wszystkim, starają się śledzić też właśnie jakieś takie te bazy danych, które, które gdzieś tam się pojawiają. No i wtedy też okresowo próbuje przeglądnąć te nasze konto użytkowników, czy Któreś z takich baz, które się pojawiły, mimo wszystko to nasze hasło, nasze konto się gdzieś tam nie pojawia. I wtedy nawet nas, nas ostrzega o takiej sytuacji. Więc mamy jakieś kolejną zaletę stosowania takiego porządnego menedżera hasła. Bo oczywiście jak powiedziałem, tych aplikacji, które realizują funkcjonalność menedżera hasła jest wiele. Natomiast no, my się zwykle ciągle kusimy, łudzimy, żeby było jak najtaniej, było jak najtaniej. No niestety to co dobre jest płatne i trzeba za to zapłacić troszeczkę, troszeczkę lepiej. No to mamy taki przykład pierwszego panelu. Ten generator hasy użyliśmy przed chwilą widzieli, to mamy przykład tego, jak wyglądają teraz te pozycje związane z kontami, czyli jak wejdziemy sobie na tutaj pozycję passwords, to widzimy te wszystkie konta kolejne, jak sobie klikniemy na taką pozycję, wejdziemy do środka, to z kolei widzimy na przykład, że jest adres e-mail, bo czasami się logujemy na bazie maila, czasami na bazie loginu, potem jest to hasło, oczywiście to hasło możemy tu kliknąć i nam je wtedy pokaże, jakie ono jest, bo w tej chwili nie pokazuje, możemy usunąć tą pozycję i tak dalej, także dość intuicyjne mimo wszystko, dość proste, ja się dość szybko e, nauczyłem, e, tutaj jeszcze akurat na slajdzie nigdzie nie mam, jest taka Pozycja Secure z Tam samo możemy różnego rodzaju notatki, które chcemy, żeby były e, zabezpieczone tak tutaj w tejże bazie, czyli nie hasło dostępowe, ale po prostu jakiekolwiek informacje, tylko chcemy, żeby były w ramach tego menedżera hasło zabezpieczone. A dlaczego to będzie zabezpieczone, to zaraz nam jeszcze w ramach dyskusji wyjdzie. A właśnie na tym slajdzie widzimy. Bo teraz tak, też dobre pytanie się na pewno powinno pojawić. Jeżeli ja na przykład teraz mam to rozszerzenie, i on mi tak automatycznie bija to hasło, no to chwilę. Ale jak ktoś siądzie przy tym moim kąpie, to co to, to nie będzie czasem tak, że mi się zaloguje tracę mojego konta bankowego. Znaczy po pierwsze powinniśmy mieć taki dobry nawyk jest taki skrót klawiaturowy klawisz Start plus L tak? i co on nam daje. A nowy, To jest wylogowanie czyli odchodzimy od naszego laptopa komputera to co robimy się wylogowywujemy. Więc to pierwsze tak czego powinniśmy się przyzwyczaić. A druga sprawa gdyby się nawet tak zdarzyło to co się okazuje to okazuje się, że w ogóle cała ta baza, bo oczywiście ona jest zapisywana u nas lokalnie na komputerze, więc cała ta baza tego menedżera haseł jest zabezpieczona. Jak? A no właśnie tu mamy taki przykład Master Password. Czyli na bazie znowu hasła dostępowego. No to bene, zaraz wrócimy do, do tego do dyskusji odnośnie tej pozycji, bo powiem, że dla mnie to jest akurat rzecz, która się nie najbardziej, znaczy najmniej podoba w tych menedżerach hasł, tak jest też takim elementem dla mnie lekko tu krytycznym, ale potem powiem też, jak sobie rozwiązałem ten problem. W każdym razie, wracając. O co chodzi z tym hasłem? Jeszcze gdzieś tam w toku, tych naszych kolejnych odcinków, wyjdzie nam, że jest taki mechanizm, który mówi o tym, że można zaszyfrować. Z wykorzystaniem klucza symetrycznego tworzonego, a potem odtwarzanego na bazie hasła tak jakieś tam dane. No i w naszym przykładzie to będzie ta nasza baza menedżera hasła. Czyli to hasło to nie jest po prostu hasło dostępowo tak. To jest hasło, które tak naprawdę tworzy nam klucz szyfrujący. I tym kluczem szyfrującym jest szyfrowana cała baza. Stąd jest inny problem, który się potem pojawia, że jak zapomnimy czasem tego hasła, to mamy przerąbane. Tak, dlaczego? Bo nikt nam w tym nie pomoże, no bo jest to zaszyfrowane akurat, jak powiedziałem, kluczem symetrycznym. W praktyce to będzie AS256-bitowy. Co to jest? To jeszcze będziemy o tym mówić, ale w każdym razie wyjdzie nam wtedy, że no kiepska sprawa, żeby to złamać, tak mimo wszystko. No więc lepiej wtedy takiego hasła jednak może nie zapomnieć. Więc to nie jest jeszcze raz typowe hasło, które nam po prostu zabezpiecza jako hasło dostępowe. Tak naprawdę to jest klucz szyfrujący, który szyfruje nam tą bazę. Użytkowników. Jeżeli teraz chcemy zobaczyć to hasło, wejść i zobaczyć to hasło, no to właśnie pyta nas o to hasło dostępowe, żeby odszyfrować dostęp do tej bazy danych i żeby można było zobaczyć, jakie to hasło w tym wypadku jest. No i przypominam, na telefonie też takim fajnym zabezpieczeniem właśnie jest ten czytnik linii papilarnych, no o ile się go ma. No a dla mnie to w tym wypadku telefon, który czytnika linii papilarnych na dzień dzisiejszy nie ma, no to już nie telefon, tak, mimo wszystko. No dobra, no więc tu mamy przykład, jak to później na telefonie jeszcze wygląda. Mamy przycisk, mamy taką pozycję kopii, możemy na to sobie tapnąć i wtedy skopiuje nam to hasło i nawet nie musimy go w tym wypadku widzieć. A taka ciekawostka, jeszcze teraz, dlaczego mimo wszystko ja używam wersji płatnej. Tak, bo na razie gdzieś tam widzieliśmy różnego rodzaju funkcjonalności, które jednak w tych wersjach, w tej wersji bezpłatnej tego Dashlane mimo wszystko gdzieś tam są. A dlaczego ja korzystam z wersji płatnej? Bo, bo wersja płatna ma pewne zalety takie, których nie ma w wersji bezpłatna, czyli po pierwsze synchronizacja tej bazy pomiędzy różnymi urządzeniami. No przecież w praktyce nie korzystamy tylko z laptopa jaka korzystam z laptopa, z tego telefonu, co tu było widać, z komputera stacjonarnego i tak dalej. No i teraz dobre pytanie powstaje, czy, czy jak teraz pójdę na inny komputer i zainstaluję sobie ten Dash, ten nie się zaloguję, to będę miał te hasła. W wersji bezpłatnej nie. Niestety nie, tak samo jak i na telefonie. Jeżeli chcemy, żeby ta synchronizacja występowała, to dopiero w wersji płatnej. No i to dla mnie pierwszy bardzo istotny powód, dla którego jednak chciałem za tą aplikację zapłacić. Tak? No, żeby po prostu żyło się wygodniej i łatwiej. Po drugie, jeszcze w tej aplikacji to, co mnie zainteresowało, to właśnie rozwiązanie problemu tego właśnie dotyczącego tego hasła dostępowego. Jak powiedzieliśmy, no niestety jest to problematyczne. Tak, jeżeli chodzi o, o, o to hasło, dlaczego? No dlatego, że jak wrócimy wstecz, to gdzieś tam miałem taki ten slajd, gdzie były takie bardzo ładne oczy akurat i również była kamera, która może teraz zaglądnąć, no to hasło dostępowe, które my teraz do tej aplikacji wpisujemy. No i to jest problem, mimo wszystko tutaj bezpieczeństwa. No więc też się na tym swego czasu zastanawiałem, jak sobie ten problem rozwiązać. No i wpadłem na takie pewne rozwiązanie sprzętowe, jakim jest takie urządzenie, które się nazywa YubiKey. Tak, co to jest teraz za urządzeniem? To jest urządzenie, które ma nam, znaczy ono wiele różnych rzeczy tutaj realizuje. Powiem, że jeszcze nam się w tych naszych odcinkach i tej dyskusji nam się pojawi pewnie nie raz mimo wszystko, bo ono wiele, wiele ciekawych funkcji ma, ale na przykład z tych funkcji, które nas tutaj mogą interesować, to po pierwsze wirtualne, funkcja wirtualnej klawiatury. O co chodzi? Chodzi o to, że możemy teraz na tym YubiKeyu to jest jak widać urządzenie, notabene, które się podłącza do portu USB. I na tym urządzeniu, na przykład, możemy przechowywać takie jedno na przykład hasło dostępowe. Hasło takie skomplikowane. I teraz, jak mamy, pojawi nam się tego typu okienko, jak przed chwilą, podaj hasło, to ja wcale nie muszę go, mając takie urządzenie, wcale nie muszę go wpisywać. Tylko tu jest na środku widać taki przycisk. Może nie, nie do końca tutaj tak ładnie to oddaje, że to jest przycisk, ale to jest przycisk. I ten przycisk w tym wypadku, jak naciśniemy dłużej, to on w tym wypadku uruchamia tą wirtualną klawiaturę i wbija to hasło, które tam jest. Czy ktoś to hasło zobaczy? No nie, bo w tym momencie zobaczy tylko że nagle pojawiają się jakieś kropki i tylko tyle. Tak? No więc to jest jakaś jedna z funkcjonalności, którą to urządzenie ma, czyli tą wirtualną klawiaturę, która wbija hasło, którego nikt nie widzi i nikt mi nie podglądnie. Jest jeszcze druga funkcjonalność, której ja osobiście akurat korzystam. Oczywiście to też by rozwiązało tutaj jakby nie było ten nasz problem. Ja natomiast korzystam z jeszcze innej funkcji, którą też Dashlane daje w tej wersji płatnej wtedy, czyli mechanizm tak podwójnego, tak dwuetapowego czy dwuskładnikowego uwierzytelniania, bo dwuetapowe i dwuskładnikowe to jednak jest trochę coś innego. Dwuetapowe mówi o tym, że muszę w dwóch etapach się uwierzytelnić na dwa różne sposoby, ale często gęsto na przykład z wykorzystaniem tego samego urządzenia. Taki niech będzie mały przykład. No, najpierw się do konta bankowego loguje na bazie, czytnika linii papilarnych, a potem jak chcę zrobić przelew, to jednak muszę podać pin. No to jest przykład w tym momencie uwierzytelniania dwuetapowego. Natomiast dwuskładnikowe uwierzytelnianie mówi o tym, że my się uwierzytelniamy z wykorzystaniem dwóch różnych urządzeń. Czyli na przykład jednym urządzeniem w tym momencie jest ten laptop, który widzimy z prawej, no, i, i tu podaję na przykład właśnie hasło dostępowe, bo tak w praktyce tutaj ja na przykład mam. Tak, że tutaj podaję hasło dostępowe, ale, no ale przecież powiedział Pan, że hasło dostępowe jest złe, bo ktoś podglądnie. No i dobrze, niech sobie podglądnie, bo ja mimo wszystko potem wciskam ten właśnie UBIKI, naciskam tutaj przycisk, i w tym wypadku, jak nacisnę ten przycisk, to wpisuje się takie swoistego rodzaju hasło jednorazowego, jednorazowego użytku. Tak, no więc założenie jest takie, że wtedy to jest właśnie ten drugi składnik. No i teraz, dlaczego to jest bezpieczniejsze? Bo y, oczywiście zakładam, tak widać u mnie, żeby nie było to nawet tutaj specjalnie, specjalnie mam, mam widać, że to jest dokładnie to co na slajdzie y, i że tego używam. I w każdym razie. Y, nosząc to z kluczami, zazwyczaj nosimy to ze sobą. Oczywiście powinniśmy to pilnować jak oka w głowie. Jeżeli ktoś teraz to dorwie, jeszcze zna to nasze hasło, także wtedy dlaczego to ma zaletę, mimo wszystko to, co myśmy robili. Bo jeżeli mamy teraz te, to założenie, że jest i dwuetapowe, i dwuskładnikowe, bo ta forma, którą ja stosuję, to jest to, że podaje swoje własne hasło, być może ktoś podglądnie, ale to jest teraz ten pierwszy etap. Drugi etap, no to właśnie jest zastosowanie tego Yubikija. Czyli tak według mnie jest nawet trochę ciutkę, ciutkę bezpiecznie. Może ciut bardziej uciążliwa, ale mimo wszystko, ciut, ciut, mimo wszystko bardziej bezpieczne. No i wtedy nie wystarczy, że to moje hasło zna, bo jeszcze musiałbym mieć tego mojego YubiKey'a. Tak? Te dwa elementy, czyli i mojego laptopa i YubiKey'a, to są te dwa składniki i jeszcze tu nie musiałby przejść w dwóch etapach. Czyli najpierw podać hasło, a dopiero potem, mając tego YubiKey'a i wetkniętego potem do tego portu USB, no to wtedy w każdym razie by mógł uzyskać dostęp do tego menedżera do tego menedżera haseł. No jest takie dość ciekawe, jak widać fajne urządzenie, jak mówię, ono ma wiele różnego rodzaju ciekawych funkcji w tym na razie te dwie, które powiedziałem ta wirtualna klawiatura i. Również współpraca w ramach takiego właśnie mechanizmu dwuetapowego, dwuskładnikowego uwierzytelniania. No i wiele tutaj jest takich usług, które nawet już na wprost korzystają z takiego właśnie urządzonka, na przykład Facebook, na przykład Gmail, już bez konieczności stosowania tego menedżera hasła, tylko jako po prostu mechanizm tego dwuetapowego uwierzytelniania. Także najpierw podaję swoje hasło do Gmaila, a potem również stykam tego Ubiquia i mamy ten drugi etap uwierzytelniania z wykorzystaniem tego. Tego urządzenia, które powinienem pilnować, jak oka w głowie. No więc, w każdym razie, co do tego urządzonka, jak ktoś jest zaintrygowany, to ono niestety ma jedną zaletę. No niestety nie jest za darmo. Ja już tu przygotowałem taki mały przykład na polskiego sklepu. Te, które mam, to je kosztuje, jak widać, tutaj to jest 230 zł. Ona jest trochę droższe, bo można znaleźć nawet takie za 83, to jest dłuższa, teraz znowu na, na osobny odcinek by można dosłownie i to taki dość potężny odcinek zrobić odnośnie zastosowań Ubiquia i tym czym się one tutaj na przykład różnią jeżeli chodzi o cenę, na przykład ten co ja mam ma tą zaletę, że ma również yy, yy, tag NFC, tak, czyli można to używać z aplikacjami, które są na telefonie na przykład z Androida, tak, więc no dla mnie fajna, fajna też yy, w, razie czego, yy, w razie czego zaleta no i w każdym razie, więc temu jak widać 230 zł kosztował, natomiast mamy również takie tańsze propozycje, tutaj typu te najtańsze to jest 83 w tym wypadku złotych, mam jeszcze 108. Nie, nie wszystkie pozycje to są te, które umożliwiają w praktyce ten realizację tego dwuetapowego uwierzytelniania. No w każdym razie widzimy mniej więcej ile to kosztuje. No i teraz tak, jak widzimy co do, wracając do tego problemu tego menedżera, tego menedżera haseł, no mam nadzieję, że i widać chyba, że taki wydźwięk jest, że no da się ten problem rozwiązać, tak? ale i tu nie ućmy się, e, tanio to nie będzie, tak, niestety, czyli za tego menedżera haseł, no żeby było sensownie, to ja jednak muszę zapłacić, e, ile to kosztuje, ten Dashlane, mm, tak, jak nie pamiętam, nie myli, coś 130-144 zł za rok, tak, mniej więcej, coś jakiś, tak, plus minus, w każdym razie, plus do tego jeszcze ten jubiki, z którym sobie możemy poradzić, tak, żeby to było jeszcze mimo wszystko bezpieczniejsze. No tak, w moim przypadku to było 230 zł. No to to je, no, no, ja, przepraszam, ale to jednak kosztuje. No, 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 no ale z drugiej strony, no, ale co my chcemy? No, jeżeli chcemy być bezpieczni, no to albo te koszty ponosimy. No znowu mamy tak zwykle, albo jest coś dobrze, albo jest coś tanio. Tak? Nie może być dobrze i tanio, Jest albo dobrze, albo tanio. Tak? Te dwie rzeczy się z reguły najczęściej wykluczają, niestety. No więc mam nadzieję, że na, na bazie nawet tego mojego przykładu dam takiego trochę zaćwieka do zainteresowania się, zaintrygowania się tym tematem menedżera haseł no i, wo, i w ogóle tymi problemami, co, co do niektórych nawet niekoniecznie wszyscy są świadomi tak i jakoś tak nie rozpatrują tych wszystkich problemów, nawet jeżeli ten menedżer haseł ktoś stosuje. Tak? Bo myślę, że i tutaj może czasem nowinki, ciekawostki w kontekście tych przemyśleń również znaleźć. No dobrze, no więc mam nadzieję, że te, te, tego zaświeka udało mi się dość, dość, cieka, dość takiego ciekawego wrzucić, tak, tak że się wszyscy zaintrygują i zainteresują tą tą tematyką, jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób możemy się poczuć bezpiecznie, korzystając z tych menedżerów haseł. No, a tak wracając więc jeszcze raz, tak, dlaczego my w praktyce jednak y, tak usilnie chcemy korzystać z tych hasów? Y, bo ja tak często często właśnie mówię, że my jako społeczeństwo i to nie tylko Polacy, ale Polacy chyba tak w sposób szczególny mam wrażenie, że uwielbiamy mm, tak tanie ułody, tak, czyli mieć coś, co jest stanie i mieć ułudę, że to mamy, tak? Bo jest stanie, a najlepiej za darmo, ale to jest tak naprawdę ułudę, że czegoś mamy. jak jeszcze raz pójdziemy te inne mechanizmy wierzyczenia, szczególnie w kontekście biznesowym, one są znacznie lepsze. One nie są idealne, żeby nie było, tak? Albo nie ma idealnego mimo wszystko mechanizmu, bo na przykład czytnik linii papilarnych zaraz się pojawia, a co jak nam odrobią palec, tak? Skaner tęczówki oka, a co jak nam wydubią oko i tak dalej i tak dalej, tak? Więc nie ma tutaj idealnych rozwiązań. Na pewno, natomiast my z reguły szukamy tego najmniejszego zła, tak? I co się okazuje? I pytanie dobre powstaje, czy akurat hasła są tym złem najmniejszym. Z punktu widzenia biznesowego mnie się wydaje, że chyba nie. Tak, natomiast jeżeli patrzymy na ten prywatny użytek, że my i tak, jak powiedziałem gdzieś tam wcześniej, nie jesteśmy w stanie wszędzie z tych innych mechanizmów użytkowania korzystać, bo nas uszczęśliwiają na siłę tymi hasłami dostępowymi, to nawet i tutaj, jeżeli chcemy się poczuć bezpieczniej, no to też znowu tanio niestety, tanio niestety nie będzie. No mnie na przykład jeszcze, co by w tym UBQ brakowało, to czytnik linii papilarnych, nie powiem, żeby naciskając tenże przycisk, tak, ten, 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 ten właśnie. Tam był jednak przednik linii popularnych, który udowodnił, że to na pewno ja jestem. Nawet gdyby mi ktoś skradł, no to. To miałbym jeszcze kolejny taki mechanizm uwierzytelniania. Na Pytanie, czy takie urządzenia istnieją? No tak, ale one już nie kosztują 230, 230 zł. Taki może właśnie mały jeszcze pokaz, jak to w praktyce działa. Tutaj mam gdzieś, nie wiem, z przykładem z Facebookiem, tak na wprost, jako mechanizm podwójnego uwierzytelniania. Taki filmik też sobie szybko ze strony Ubico przygotowałem, żeby zobaczyć taki przykład, jak to wtedy wygląda. O, czyli tutaj mamy takiego pana, który się cieszy, jak normalnie wpisujemy hasło, bo je przechwyci. A teraz się okazuje, że niestety to już będzie smutny. Dlaczego? Bo my właśnie. Teraz oprócz pisania hasła, dorzucamy tu urządzenie. Sama aplikacja, czy ten Facebook, w odpowiednim momencie, kiedy się logujemy, pokazuje nam, żebyśmy wsadzili. Proszę, insert, było tutaj widać, insert your security key, i wtedy do portu USB tego YubiKey'a wtykamy. I następnie, gdzieś tutaj było też, widać przez chwilę, że naciskamy ten przycisk, który, który właśnie tam jest na środku, tym palcem. Tak, no i wtedy jesteśmy uwierzycieli, no a potem możemy sobie spokojnie wyjąć tego YubiKeya i tak, żeby nam tego portu USB już nie zajmował no i z Facebooka możemy korzystać. No i na podobnej, no, widać już tutaj haker się bardzo denerwuje na to, że niestety taki pomysł prześwietny, żeśmy mieli. No a taka fajna, jak widać, reklama na stronie Yubico przy korzystaniu z Facebookiem. Oczywiście tych aplikacji, które potrafią korzystać z tego YubiKeya, jest znacznie nie więcej, tu gdzieś na stronie mają to, to wskazane lubico.com w każdym razie, żeby nie było znaczy to, żeby to nie było też takie mylne wrażenie. To, co w tej chwili nawet na tym filmie był pokazane, to był mechanizm tak, tego dwuetapowego, dwuskładnikowego uwierzytelnianie z ominięciem menedżera haseł. Natomiast to, co ja próbowałem wcześniej pokazać, to po prostu próbę rozwiązania tego problemu hasła dostępowego, które się pojawia w sytuacji, kiedy właśnie tutaj wchodzimy sobie na ten nasz, na tę nasz, na naszą aplikację, tak, w tym wypadku. Także, tak, także, no to myślę, myślę, że tyle, o tyle by było, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą Menedżer hasu, bo myślę, że jeżeli chodzi o kwestię zaćwiekową, to chyba dość wyczerpującą, kto będzie chciał, to sobie temat, myślę, że będzie już rozwijał. Dobra, a my wrócimy jeszcze do jednego istotnego dla nas, do jednej istotnej kwestii. Tak dotyczącej bezpieczeństwa samych algorytmów haszujących, implementacji algorytmów haszujących i teraz takiego pytania. Czy są bardziej i mniej bezpieczne implementacje algorytmu karczującego? Ja już trochę gdzieś tam w poprzednim odcinku coś na ten temat już trochę wskazywałem, że tak jest, tak mimo wszystko. No i teraz jest takie dobre pytanie: no to, to dobra, znaczy to na czym to polega, to bezpieczeństwo na przykład te, tych implementacji i skąd ja mam wiedzieć, które implementacje są bardziej, a które są mniej bezpieczne? No to ja też tutaj w tych, w tych moich odcinkach będę próbował się posługiwać różnymi artykułami, szczególnie z takich trzech witryn, po to, żeby propagować ideę czytania. Takich witryn, bo mamy takie bardzo fajne czy polskie witryny odnośnie właśnie bezpieczeństwa z punktu widzenia informatycznego. No i tutaj mamy przykład: zaufana trzecia strona.pl, jest jeszcze sekura.pl i jest jeszcze niebezpiecznik.pl. I te trzy witryny polecam. I myślę, że jeżeli tak trochę tutaj popokazuję takich artykułów z tych, z tych witryn, no to może. Da też to jakiegoś takiego tego zaćwika, żeby jednak, może trochę na tych witrynach od czasu do czasu coś ciekawego poglądać i poczytać. Tak, bo wiele jednak ciekawej wiedzy stamtąd można wysunąć. No to tak, mam tutaj ten artykuł przygotowany mm, odpowiedni z tej, z tej właśnie witryny, zaufana trzecia strona.pl. I o czym nam mówi, tak, ten artykuł. Pierwsza praktyczna kolizja SHA1. SHA1, to przypominam, to jest jedna z implementacji algorytmów haszujących. I co to dla wszystkich oznacza? No i co my tu widzimy? To mniej więcej było tak, jak widać rok temu, tak, ta sytuacja. Google właśnie ogłosiło pierwszą praktyczną kolizję funkcji skrótu SH1. No oczywiście wiąże się pojawiają jeJ a co to jest ta kolizja? To o chwilę cierpliwości. Dla udowodnienia, że do kolizji doszło, opublikowało dwa pliki PDF, które mimo różnej zawartości produkują identyczny skrót SH1. No dobrze, co to jednak oznacza? Funkcja skrótu to w skrócie, tak dla przypomnienia, bo mieliśmy to w poprzednim odcinku, algorytm, który oblicza wartość właściwą dla danego pliku, czy też po prostu ciągu znaku, no na przykład tego hasła. W założeniu, wartość ta powinna być unikatowa dla danego ciągu i najmniejsza zmiana tego ciągu powinna spowodować istotną zmianę w wyniku funkcji skrótu. No i to żeśmy sobie w poprzednim odcinku udowadniali. No i dobrze. Funkcje skrótu umożliwiają na przykład porównywanie, czy mamy do czynienia z takimi samymi plikami, bez oglądania ich znak po znaku. Jeśli różnią się ich skróty, to i pliki powinny być różne. Tak samo identyczny skrót powinien oznaczać, że także plik jest identyczny. No to przypomnę ten przykład humorystyczny grupy studentów, która wysłała tą samą pracę do samodzielnej realizacji, która miała być jako Taką samą i, i w każdym razie wpadli właśnie wtedy na dosłownie wtedy na właśnie na tej kwestii, tak, ale to w poprzednim odcinku było, kto chce, może sobie tam wrócić i się dowiedzieć o co wtedy chodziło. I tak z reguły jest, dopóki ktoś nie wymyśli, jak stworzyć dwa różne pliki o takim samym skrócie. Ten los właśnie spotkał funkcję SH1, a skutki tego wydarzenia są niestety dość istotne. Funkcja SH1 na powstała w roku 1995, już po 10 latach istnienia pojawiły się pierwsze prace teoretyczne opisujące, jak można doprowadzić do tak zwanej kolizji. No i teraz, co to jest ta kolizja, bo tak ciągle o tej kolizji czyli wygenerowania dwóch plików dających ten sam skrót. Dwóch plików, dwóch haseł. Czyli teraz szukamy e, takiego sposobu, bo jeżeli popatrzymy na te algorytmy haszujące, to one mają też jak, jednak e, jakie by nie były, to zawsze będą miały jeden dość istotny problem. Tak, z bardzo dużego ciągu znaków dostajemy ciąg znaków mały. Co oznacza, że siłą rzeczy, tak, muszą istnieć dwa takie, na przykład różne, albo nawet trzy, albo cztery różne e, zestawy danych, które mimo wszystko wygenerują dokładnie ten sam hasz, tak, ale, ale pytanie powstaje, czy ja będę w stanie teraz na przykład y, takie hasło, znaczy znając na przykład to hasło dostępowe, bo, y, znaczy znając hasz tego hasła dostępowego, bo widziałem na przykład ten plik ETC Shadow, to czy jestem teraz w sposób szybki po pierwsze, a po drugi ekonomicznie uzasadniony, sensowny, tak, y, uzyskać właśnie takie hasło, które dokładnie da ten sam hasz? Bo wtedy będę mógł się zalogować do systemu na tego użytkownika w sposób prawidłowy. No więc kolizja o takiej sytuacji mówi, że ja być może będę miał taką technikę, za pomocą którego właśnie będę w stanie wygenerować w sposób szybki, z reguły i jeszcze mało tak uzasadniony ekonomicznie. Zaraz nam wiedzieć o co też tutaj chodzi, nam się ta tematyka za chwilę rozwinie. Czy na przykład wygenerować taki drugi plik, który da dokładnie ten sam skrót? I o tym mówi właśnie kolizja. No i dobrze, prace teoretyczne pozostawały jednak teoretyczne przez 12 lat, choć zdawano sobie sprawę z tego, że drogą, droga od teorii do praktyki jest coraz krótsza. Dzisiaj, no mniej więcej rok temu, Google ogłosiło, że wspólnie z Holenderskim Instytutem Naukowym przeprowadziło praktyczny atak, generując dwa różne pliki PDF o tym samym skrócie SH1. Co to oznacza dla nas w praktyce? A to zależy już od tego, o jakim zastosowaniu skrótu SH1 mówimy. Jednym z najważniejszych w praktyce, ale też o takim, o którym dopiero będziemy mówić, jest użycie skrótu e, e, tak SH1 w certyfikatach SSL-Witryn-WW. Ale jak powiedziałem, jeszcze o tym będziemy mówić. Odnalezienie tutaj kolizji oznacza, że dla certyfikatów opartych o SH1 ktoś znający sposób doprowadzenia do kolizji mógłby wygenerować wtedy fałszywy certyfikat, który przeglądarki uznałyby za prawdziwy i tym samym na przykład podłożyć się za witrynę banku na Zatem kolizja SH1 może dać atakującemu możliwość podsłuchania i modyfikacji zaszyfrowanego ruchu WW. Dlaczego jednak nie powinniśmy z tego powodu panikować? A tu powodów jest kilka. Po pierwsze, odnalezienie kolizji nikogo nie zaskoczyło. Certyfikaty SH1 od paru lat są już podejrzane i uznawane za przestarzałe. Tak Google w swojej przeglądarce Chrome od stycznia tamtego roku Automatycznie uznaje za niebezpieczne i ostrzega przed nim użytkowników. Lada moment, yy, tak, yy, dołączy do niego Firefox, czyli czytaj, dołączył. Po drugie, żadna instytucja wydająca certyfikaty SSL nie powinna już wydawać certyfikatów opartych na SH1. Po trzecie, przeprowadzenie kolizji, to jest dla nas ciekawe tutaj, zwracam uwagę, yy, przeprowadzenie kolizji nie jest takie trywialne, jak się na pozorka wydaje. Ja wskazuję, Google wymaga to najpierw 6,5 tysiąca lat procesora CPU a następnie 110 lat procesora GPU. Oczywiście alternatywą jest też zapędzenie do pracy 6,5 tysiąca CPU i 110, 110 GPU rok. Aczkolwiek to jednak wymaga pewnej ilości poświęcenia czasu tak, na to. Czy to nie jest tak, że to tak pstryk, już mam, tak? tylko jednak jakiś czas musi być na to poświęcony. Jak szybko, a to też zależy od tego, jak dużo środków finansowych tutaj na to poświęcimy. A więc tutaj taki mały też, mała taka cię znowu kolejna ciekawostka. Wobec powszechnej dostępności technik obliczeniowych można przyjąć, że jest to atak do przeprowadzenia dla średnio zasobnego atakującego. Ale jednak ciągle jest poza zasięgiem na przykład większości studentów. Według Mikko koszt jednej takiej kolizji oszacować można na okolice 2-3 milionów złotych. No i teraz to jest dobre pytanie, tak? Jeżeli to ma trwać rok i ma to kosztować 2-3 miliony złotych, to pytanie, czy to jest dla nas taki znowu problem? Bo my czasem jeszcze w tych kolejnych naszych jakichś tam odcinkach będziemy sobie mówić o tych mechanizmach szyfrowania i w kontekście, czy ta dana implementacja jest bezpieczna, tak? No to też jednym właśnie z takich kryteriów, które patrzymy, to nie tylko to, że ktoś powiedział, że już złamał. No dobrze, ale. Pytanie jest tak: no i co z tego, że złamał? Jeżeli teraz się okazuje, że to 5 lat będzie trwało, tak, za pomocą tej technologii, e, jednak złamanie, wydobycie tej informacji, jeszcze potrzeba poświęcić ileś milionów, tak, no to ja przepraszam, ale ja się z tego śmieję, tak, no bo to, to dla niego zwyczajnie łamanie tego będzie kompletnie nieopłacalne, a, a nawet jak to za te 3 lata, czy tam 5 lat to złamie, to, to ja też na to już machnę e, sobie mimo wszystko e, ręką. No dobra, ale co ciekawe, na przykład w 2012 roku Bruce Schneier pisał, że w tym 2017, czyli w poprzednim roku, kiedy to, tą technikę znaleziono, koszt takiego ataku wyniesie zapewne zaledwie kilkaset tysięcy dolarów. No, okazuje się, że jednak, że jednak tak dobrze nie wyszło. Gdzie jeszcze możemy mieć potencjalny problem z kolizją SH1? Funkcją tą mogą posługiwać się na przykład systemy backupowe do sprawdzania, czy dany plik uległ modyfikacji, platformy podpisów cyfrowych dokumentów, o tym też jeszcze będziemy mówić. No ogólnie wszędzie tam, gdzie korzystamy z tych tak zwanych tak zwanej sumy kontrolnej, tak, gdzie problem nie jest poważny. No raczej możemy nadal podawać funkcję skrótu złośliwych plików w wersji sh 1 ale tak jak i MD5, bo to też cała rodzina MD jest uznawana za jeszcze mniej bezpieczną niż SHA1. Chyba, że obawiamy się, że ktoś będzie nam chciał spłatać figla i poświęcić trochę zasobów. By wyprodukować inny plik o tej samej sumie. Na podstawie samej sumy nie podejmowalibyśmy się automatycznego kasowania pliku systemu, lecz do wyszukiwania w Google nadal będzie ona przydatna. No i taka mała humorystyczna za moją ciekawostka w artykule, warto zauważyć, że polisa ubezpieczeniowa samochodu z poniższego zdjęcia powinna chyba znacznie podrożyć. No mamy SHA1. Dobra, co dalej? Wydaje się, że przeglądarki problem w znakomitej większości rozwiązały. Mamy nadzieję, że publikacja GOG-u pomoże także wyeliminować SH1 z innych mechanizmów uwierzytelniania i weryfikacji treści. Na szczęście następców nie brakuje. Mamy chociażby ciągle solidne SH256 czy względnie nowe SHA3. Co ciekawe, publiczna nagroda za przeprowadzenie kolizji, ufundowana przez Petera Toda w wysokości 2,5 BTC, została dzisiaj odebrana. No więc mam nadzieję, że ten artykuł da nam też takie pewne. Zagwostki do, do przemyślenia w kontekście właśnie bezpieczeństwa, implementacji tak naprawdę nie tylko algorytmów, algorytmów haszujących, ale w ogóle algorytmów szyfrujących, czyli to, że są bardziej bezpieczne i są niebezpieczne. Na pytanie teraz, skąd mamy to wiedzieć? Ano po prostu powinniśmy śledzić informacje, które się pojawiają w sieci internet. A gdzie A no to mieliśmy przed chwilą mały przykład, tak? Jednej z takich witryn, jakieś inny, jeszcze nam się tutaj też jakieś tam kolejne odcinkach będą pojawić, czyli na przykład Sekurak.pl niebezpiecznik. Pl, tak i na tych witrynach z reguły tego typu informacje e, znajdziemy. No szczególnie na, na pewno dla informatyka są to pozycje m, na dzień dzisiejszy e, obowiązkowe. Jeżeli chodzi o aspekty bezpieczeństwa. No i wracając do tych implementacji samych algorytmów haszujących, które są bezpieczniejsze, które mniej, tak, no to te na czerwono mamy tutaj, to są te, co to są mniej bezpieczne, na przykład MD5, CRC32, SH1. Natomiast te bardziej bezpieczne, no to mamy sh 256 SH384, SH512, więc te na dzień dzisiejszy, no i jeszcze przez jakiś czas będą uznawane za implementację bezpiecz, bezpieczna. Tak, dlaczego nas może to nawet interesować jako zwykłego użytkownika? No bo jak sobie przypomnimy, to moją dyskusję gdzieś tam wcześniejszą, i to, co mówiłem, że według mnie mimo wszystko są tutaj z reguły takie właśnie trzy strony, tak? użytkownik, administrator, który jest odpowiedzialny za eksploatację aplikacji serwerowej, no i programista. I te trzy strony jak bezpieczniki powinny się pilnować nawzajem. No i użytkownik też nie powinien ufać, tak, w tym wypadku, ani programiście, ani tym administratorowi, tylko czasem być może sam w jakiś. Sposób powinien zerknąć, zobaczyć, czy te mechanizmy uwierzytelniania, przepraszam, te mechanizmy szyfrowania tutaj używane są właściwe, jeżeli chodzi o ich poziom poziom bezpieczeństwa. Ale czasami zresztą jako użytkownicy korzystamy mimo wszystko z różnego rodzaju jakichś tam aplikacji i te informacje nam się pojawiają, tak? No i to też powin, powinno dać nam informacje, choćby na przykład gdzieś tam namawiałem do, do stosowania tych sum kontrolnych w kontekście tych plików pobieranych w sieci internet. No też już widzieliśmy, że być może w tym kontekście na przykład SH1 no nie jest najlepszym też wyborem, jeżeli chcemy zweryfikować, czy ten plik, który żeśmy uzyskali jest faktycznie Prawidłowy. Może lepiej skorzystać z tej sumy kontrolnej SH-256, która jest znacznie bezpieczniejsza. No dobrze, no to tak w kontekście problematyki bezpieczeństwa implementacji algorytmów haszujących, no mam nadzieję, że ten odcinek był ciekawy i dał wiele różnego rodzaju, wiele różnego Takich zaświeków do dalszych przemyśleń. Mam nadzieję, że też nie będzie takiej sytuacji, że ktoś nie będzie mógł przeze mnie teraz po nocy spać, jak sobie pomyśli, jak w sumie wyglądało jego życie do dnia dzisiejszego. Biorąc pod uwagę, no jak to wygląda w praktyce, ja myślę, że jak się zaczniemy rozglądać tak dookoła, no to niestety no wygląda to dość często smutnie. Ale mam nadzieję, że ci, którzy oglądali ten film, dostaną jakieś takie, właśnie raz, że zacwiki do przemyśleń, dwa już jakieś takie pewne gotowe pomysły, rozwiązania, z których mogą sobie skorzystać, jeżeli chodzi o kwestie tych haseł dostępowych. No, a przy okazji również żeśmy tutaj na bazie tego odcinka przeszli sobie też co nieco do zagadnień związanych z bezpieczeństwem samych implementacji algorytmów haszujących. A jak już gdzieś tam przed chwilą powiedziałem, również to będzie nam się gdzieś tam przewijać w dalszym etapie tych naszych dyskusji w tych kolejnych implementacjach już algorytmów szyfrujących, czyli klucza symetrycznego i klucza asymetrycznego. Tak, ale już te kwestie to w następnym odcinku. A na dzień dzisiejszy dziękuję.